partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Dobry wieczór. Dzisiaj przechodzimy na ty z człowiekiem i uwaga, tutaj spokojnie, zanim cię przedstawię, muszę powiedzieć trzy słowa. 40 występów w drużynie narodowej, 4 strzelone bramki. 7 razy zagrał w meczach eliminacji Mistrzostw Świata, 10 razy zagrał w meczach eliminacji Mistrzostw Europy. Zaczynał swoją grę 90 minut od razu, trudny mecz przeciwko Francuzom, przeciwko Zinedinowi Zidanowi. Zremisowaliśmy wtedy z trójkolorowymi 1-1. Kończył w bardzo burzliwych okolicznościach, spalony trochę na stosie. Dzisiaj na pewno też go o to zapytam. W roku 2002 w kwietniu, czyli na 2 miesiące przed Mistrzostwami Świata w Korei. W ostatnich latach bardzo mocno związany z kadrą, był z nią i w 2016 i w 2018 roku, bo był członkiem sztabu Adama Nawałki. Golfista, piłkarz plażowy, z Dzianim Tomaszem Hajto wystąpił w jednym odcinku Big Brothera. Zagrał bardzo poważną rolę w Poranku Kojota, podpisany jako mężczyzna w barze Uździcha. Razem z Piotrkiem Świerczewskim, który dzisiaj obchodził urodziny, i razem z Norbim w 2000 roku wystąpił jako piosenkarz, nagrywając piosenkę pod tytułem Polska do boju. Pan Tomek Iwan. I w zasadzie nie pan Tomek, przechodzimy na ty. Tomek Iwan, ty masz bardzo ciekawe życie, muszę ci powiedzieć, jak na faceta 49-letniego. No, wiesz co, tak, bardzo ciekawe życie. Słuchając tego, co tutaj przed chwileczką zacytowałeś, wymieniłeś, no to... Chyba tak jest. Dużo w tym życiu się moim działo. Cały czas się dzieje. Nie mogę narzekać. A przy okazji spotkałeś bardzo wielu ciekawych ludzi na swojej drodze, bo wymienię tylko trenerów albo piłkarzy, którzy dzisiaj są trenerami, bo taki to na przykład był Ibosz i Ronald Koeman, ale z trenerów Engel, Apostel, Wójcik, Bobby Robson, Adam Nawałka, Hub Stevens, Ari Hahn, z którym nawet dwukrotnie pracowałeś, Erik Gerec, Maskant, Michniewicz, Adwokat. Willem van Hanegem w Feyenoord Rotterdam, wielka tak. Gwiazda. I mam nadzieję, że dzisiaj o te wszystkie nazwiska... I Adam Nawałka, rzecz jasna, czyli ten człowiek, z którym miałeś okazję pracować w ostatnich miesiącach. Mam nadzieję, że dzisiaj o tych kilka nazwisk, na pewno kilka cię dam radę zahaczyć. Kiedy kończyłeś swoją karierę, a to był ten ostatni epizod, to był Lech Poznań, czyli rok 2006, kwiecień. Udzieliłeś takiego wywiadu, czy w zasadzie marzec? To już był chyba jeszcze 2005, ponieważ ja... No taki okres schyłkowy to już był. Złapałem kontuzję wiązadeł krzyżowych i już wiedziałem, że po prostu nie opłaca mi się w cudzysłowie, albo już nie mam ochoty dalej przechodzić kolejną operację, bo to było zaraz po zerwaniu krzyżowych wcześniej w innym kolanie, więc już powiedziałem, chyba wystarczy i zakończyć tą przygodę z piłką. A no właśnie, i o to cię chciałem zapytać. Czy ty miałeś karierę, czy ty miałeś przygodę z piłką? Bo przeczytałem dzisiaj sobie wywiad w Przeglądzie Sportowym, którego udzieliłeś właśnie wtedy, w momencie, kiedy zdecydowałeś się zakończyć karierę. Mówię dlatego marzec 2000, że to było w marcu, bo to chyba wtedy oficjalnie jakby już ogłosiłeś, że być może tak. Nie walczysz dalej z materią. Tak jest. I wtedy udzieliłeś tego wywiadu w Przeglądzie Sportowym i... No i co powiedziałeś? No właśnie, co wtedy powiedziałeś? Bo dostałeś pytanie, Myślę, czy to jest kariera, czy to była przygoda z piłką? Dla mnie to była ogromna przygoda. Powiedziałeś wtedy, kiedy patrzę na to, gdzie dzisiaj występują polscy zawodnicy, to mogę chyba powiedzieć o sobie, ja miałem karierę, która była przy okazji wielką przygodą, bo to była wielka miłość mojego życia. Zdecydowanie, ale kiedy teraz patrzę, gdzie występują nasi zawodnicy i fakt, że mamy najlepszego zawodnika na świecie z naszego kraju, no to można powiedzieć, zależy do kogo się porównujemy. No właśnie, a do którego piłkarza byś siebie porównał z dzisiaj? Do którego, dla tych młodszych widzów, którzy nas być może oglądają? My wtedy w reprezentacji naszą siłą było to, że tworzyliśmy świetny kolektyw. Mhm. Nie było zawodników wybitnie wyróżniających się, ani takich, którzy odbiegali i to mógłby być Tomek Hajto, to mógłby być Piotr Świerczewski, to mógłby być Tomek Wałdoch, to mógłby być Marek Koźmiński. Mniej więcej graliśmy w dobrych zachodnich klubach na całkiem niezłym poziomie. To były występy w Pucharach Europejskich, w Lidze Mistrzów. Nikt nas nie był takim wybitnym zawodnikiem jak Robert Lewandowski, ale tych zawodników było naprawdę dużo, którzy grali w Holandii, we Włoszech, w Niemczech, we Francji, w swoich klubach. No i to też wtedy była nasza siła, więc myślę, że do tych moich kumpli, a propos Piotra Świerczewskiego, któremu chyba składamy wszyscy jak najbardziej Świerkowi naszemu. Świerek, wszystkiego dobrego. Tak. I dzisiaj też ma urodziny pan Grzegorz Lato, 70.
61. Panie Grzegorzu, też wszystkiego najlepszego, od nas pas. Dużo zdrówka, tak. Więc myślę, że do tych zawodników bym siebie porównał. Ale tak bym bardziej, wiesz co, myślę o tej pozycji boiskowej dzisiaj. No prawy pomocnik. Który piłkarz najbardziej ciebie przypomina, kiedy widzisz go na boisku, sobie coś oglądasz, mówisz, o, byłem podobny. Kiedyś jak wychodziłem na boisko przed domem, jak jeszcze oglądałem sukcesy polskich zawodników, polskich reprezentacji, czy w Hiszpanii, no to wydawać by się mogło, że Włodzimierz Smolarek, który gdzieś tam hasał po tym skrzydle. I często gdzieś w tych meczach podwórkowych byłem tym Smolarkiem. I co fajne, że kiedyś miałem okazję go poznać. Mało tego, kiedyś byliśmy w Holandii sąsiadami, więc w zasadzie rzeczy prawie że niemożliwe się spełniły. Gdy mi kiedyś ktoś powiedział, że poznam Włodzimierza Smolarka, że razem będziemy mieszkali w jednym mieście, że mało tego, będziemy się przyjaźnili, nie wiem, spędzali razem czas. To gdzie na to w Rotterdamie, tak? To było w Rotterdamie. To było w Rotterdamie, w Oudekerk aan de IJssel. Wtedy mieliśmy taką swoją polską osadę. Po wyjściu z ogrodu praktycznie wchodziłem do Jurka Dudka. Był jeszcze Marek Saganowski. No już wielu lat był tam Włodzimierz Smolarek, legenda polskiej piłki. Więc gdyby wtedy mi ktoś powiedział jako małemu chłopcowi z Ustki, to bym w życiu nie uwierzył. Więc w tym kontekście na pewno to była wspaniała przygoda. Wszystkie te momenty, przez które przeszedłem, o których powiedziałeś. Dlatego może ich było tak dużo, bo zawsze starałem się czerpać z sytuacji, z możliwości. Pewnie nigdy nie byłoby mi dane pojawić się nawet na pół minuty w filmie Olafa Luboszenki, a jednak taka sytuacja się nadarzyła bez zastanowienia. Co w ogóle, jeżeli chcesz, to dojdziemy do tej sytuacji. Ale to było no dawaj, już od razu. Od razu. No proszę cię uprzejmie, nie traćmy czasu na inne rzeczy. Co prawda już pierwszy telefon czeka, ale spokojnie, jeszcze poczekaj, poczekaj, bo jest dobra historia. Mężczyzna w barze Uździcha, taką tam zajmuje się tak, w kultowym filmie Poranek Kojota, który no, dosyć często, nawet teraz możemy oglądać na ekranach telewizorów. Sytuacja była bardzo spontaniczna po meczu, bodajże, o ile dobrze pamiętam, Polska-Anglia zremisowanym. Umówiłem, za Janusza Wójcika. Umówiłem się z Olafem, że wpadnę do niego na plan. Wpadłem na plan, akurat kręcili scenę w busie. No i zupełnie nieoczekiwanie padła propozycja zagrania, w cudzysłowie oczywiście, by się pojawić w autobusie, zaimprowizować, więc zupełna... To barobus, to się nazywa w slangu filmowym barobus. Jak się później okazało, czego wtedy jeszcze nie wiedziałem, w tym barze podawali frytki. Do tych frytek było coś dodawane. Więc oczywiście do dnia dzisiejszego wszyscy pytają się mnie, czy jadłem w tym barze te frytki. Wtedy tego nie wiedziałem. No Olaf tak to sprytnie skomponował, że wyszło to nawet całkiem zabawnie, więc zupełnie spontaniczna akcja, ale takich akcji nie unikałem. Nie dlatego, żeby gdzieś pchać się na afisz, tylko dlatego, że po prostu to, że byłem piłkarzem, to, że grałem w reprezentacji Polski, często pozwalało mi dokonywać rzeczy, o których nawet być w miejscach, o których nawet wcześniej nie marzyłem. Wspólnie z Tomkiem Hajto na przykład wręczaliśmy nagrodę muzyczną w Opolu. Poznaliśmy zespół Republika Grzegorza Ciechowskiego, którego kiedyś byłem wielkim fanem i jeździłem na koncerty, więc no to są niesamowite przeżycia i w tym kontekście teraz patrząc z perspektywy czasu, no chyba muszę powiedzieć, że to była wspaniała przygoda. Piękna to była historia. W zasadzie możemy kończyć już ten program, ale nie. Ten program to jest Hate Park, więc możecie do Tomka dzwonić i zadawać mu pytania. Ja oczywiście też o parę wątków go pociągnę. Nie bójcie się, jest kilka ciekawych spraw do opowiedzenia, do przekazania. Nasz telefon to jest, jednak na niego spoglądam. 208 73 48, warszawski numer. I wiem, że jest ktoś już z nami na linii. Halo, z kim mamy przyjemność? Witam panowie, cześć. Dobry wieczór. Cześć. Krzysztof z Drogomina z tej strony. Cześć Krzysiek. Ja mam takie trzy pytania, może trochę kontrowersyjne, ale od tego jest chyba Hate Park, także się panowie pewnie nie obrażą. Także to się okaże. Będziemy strzelać. Pamiętaj, że nie na pan, na ty przechodzimy. Dawaj, jedziesz. A spoko, to Tomku. Taka pierwsze pytanie. Czy Kamil Glik nabawił się kontuzji barku podczas imprezy alkoholowej, a nie jak podawały media, że podczas siatkonogi? Chodzi oczywiście o zgrupowanie Mistrzostw Świata przed Mundialem w 2018 roku.
To dawaj wszystkie trzy pytania i potem będziemy na konferencjach rządowych można zadawać tylko jedno pytanie. Pozwolimy więcej? Nie, no pozwolimy. Pierwszemu słuchaczowi pozwolimy. Ale ty dobrze od razu, widzę, ustawiasz tutaj sobie zawodników na uderzenie. Tak. Dawaj jeszcze te dwa pytania. Dobrze, to wyczytałem, że jest pan, że jesteś honorowym obywatelem Łódzki. Jak doszło do tego wydarzenia w ogóle? Dobra. I trzecie pytanie, jak wspominasz balety w Zielonej Górze, w X Demonie bodajże? Bo pamiętam, że się minęliśmy wtedy, tylko żeby być to wstawą, ja chciałem jakiś autograf wziąć. To było po walce chyba twojego serdecznego przyjaciela Piotra Sierczewskiego. No tak. Dziękujemy bardzo. Wszystko się zgadza. No, nie widzę tutaj pytania, po którym można by było się obrazić. Czyli spokojnie, łagodnie. Od pierwszego pytania. Kamil Glik nabawił się kontuzji. Gruby temat. Wiesz, co mówiły plotki, no, że spadał ze schodów. Nie wiem, co mówiły plotki. Podczas gry w siatkonogę stałem, grałem z nim razem w drużynie, byłem pół metra od niego. Czyli to ty. Czyli to twoja wina. Ty mu zagrałeś tę piłkę. Może być. No. Nie zagrałem, ponieważ graliśmy razem. On, nie wiem, czy ja mu, już nie pamiętam teraz, czy to ja mu zagrałem, natomiast trochę chyba Kamila poniosło, bo chciał zrobić przewrotkę. I niestety upadł tak nieszczęśliwie na murawę, że było słychać, że coś tam się chrupnęło, złego wydarzyło. I to jest taka prawda. I to jest jedyna prawda? Nie było innej prawdy? To jest prawda czasu, prawda ekranu. Wiesz, tak, to jest prawda boiska. W tamtym czasie 2000, no wiadomo, że krążyły legendy, ale wiesz, czego one się biorą? Tomek, to ja cię od razu dopytam, no, żeby nie było. Kilka miesięcy wcześniej mieliśmy tak zwaną, nazwijmy to, aferę dywanową w hotelu w Miedzeszynie. Bardzo szczelna była tamta kadra Adama Nawałki, ale zdarzyło się przed meczem z Armenią, kiedy okazało się, że chłopaki no, nie zachowali się dobrze, że dywany zostały zabrudzone i być może stąd się wzięła potem historia i opowieść o Kamilu Gliku. Już sobie ludzie zaczęli dopisywać. Być może. No wiesz, no historie tworzą się, ludzie tworzą historie. Nie do końca te historie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. W tym przypadku odpowiadam konkretnie na to pytanie. Kontuzja zdarzyła się na treningu. Byłem bardzo blisko, bo graliśmy razem w drużynie. Metr, dwa może obok Kamila. Chciał wykonać przewrotkę i wtedy to się wydarzyło. Więc mam nadzieję, że wyczerpująca odpowiedź. Jakby wiedział, że się przewróci, to by się położył. No, to by nie trenował nawet. Nie. Gdybyśmy wiedzieli, jakie to będzie miało skutki, to lepiej, żeby ten trening sobie odpuścił. Drugie pytanie. Jak zostałem honorowym obywatelem miasta Ustka? No przede wszystkim zacznę od tego, że jestem bardzo dumny z tego powodu, bo wszędzie podkreślam, że pochodzę z Ustki. Jantar Ustka to twój Jantar pierwszy klub. Ustka. Ustka to jest moje miasto. Zawsze o tym mówiłem. Grając za granicą, nigdy nie zdarzyło mi się chyba nawet wakacje. Tak jak teraz patrzę na chłopaków, którzy w przerwach latają na jachty, różne egzotyczne kierunki. Zawsze jak miałem wolne, pakowałem samochód, jechałem do Ustki. To były takie wakacje. Często zabierałem też swoich kolegów Holendrów, którzy mieli często różne zdanie na temat Polski, tego jak my w Polsce żyjemy. I każdy jeden wracał zachwycony z Polski. Tam cały czas, tam zawsze organizowałeś piłkę plażową. Tam organizowałem też pierwsze turnieje piłki plażowej, tak zwane Tomasz Iwan Show. W każde wakacje impreza się świetnie rozrosła. Później też przyjeżdżała drużyna z Holandii. Więc Reggie Blinker przyjeżdżał z tobą? Tak, Reggie Blinker, Michael Moles. Wiele takich nazwisk już byłych wtedy piłkarzy. Natomiast zawsze no, była świetna zabawa i na plaży, i piłkarska, taka uczta dla kibiców. My fajnie spędzaliśmy razem czas. Więc gdzieś też promowałem miasto, w którym się urodziłem, w którym spędziłem dzieciństwo, do którego mam ogromny sentyment. Przepiękne miejsce w ogóle. Uważam, że polskie plaże są chyba jedne z ładniejszych w ogóle na świecie. Biały Piasek, no oczywiście. Ja bardzo lubię tam te lokalizacje, bo ja bardzo blisko też spędzam wakacje pod Dąbie Dębina. To jest bardzo blisko Ustki. Że w Poddąbiu mam domek letniskowy. Więc... A widzisz, a w Dębinie domek letniskowy ma Maciek Stolarczyk. Musimy kiedyś połączyć siły. Ale Poddąbie naprawdę tak urokliwe miejsca, że
gorąco... No, lasy dębowe w końcu, stąd te nazwy, Dębina pod Dąbie, tak, piękne miejsce. Gorąco zachęcam i dlatego też pewnie zostałem, zawsze tą Łuskę promowałem, robiłem turnieje. No jestem jedynym piłkarzem z Łuski, który zagrał w reprezentacji Polski, grał na boiskach europejskich na tak wysokim poziomie. Cieszę się, że zostało to zauważone i zostałem honorowym obywatelem tego miasta. Mhm. Dalej promuję Łuskę, zawsze chętnie tam wracam, tam mieszka cała moja rodzina, rodzice, bracia, więc jak tylko mogę, to do Łuski. No, życie tak się potoczyło, że mieszkam w Warszawie albo pod Warszawą, ale sentyment jest zawsze, pozostanie w Łusce. No i trzecie balety, pytanie. Balety z Zielonej Góry. Balety Zielonej Góry, tak. To była dosyć fajna sytuacja, radosna, ponieważ... Zapytałbym, gdzie nie baletowaliście z Piotrkiem Świerczewskim? Ale to była specyficzna, bo często Świerczu się... Piękny kawalerze. Bił za darmo, tutaj się bił za kasę. I można było jeszcze, wiesz... Ach, bo to jest ta jego walka, to tak? Była to, ta jego walka. Z to była ta jego walka. Muszę też powiedzieć, że obstawiłem na jego zwycięstwo, więc też się cieszyłem podwójnie. Po pierwsze, że przyjaciel wygrał, po drugie, że też zarobiłem parę groszy na tej walce. No i oczywiście, jak to po walce, czekaliśmy w lokalu o tej godzinie już raczej lokale, domy kultury są zamknięte, więc był to lokal nocny i w miłej, fajnej, zwycięskiej atmosferze tam. A co do kolegi, który zadał pytanie, no to może jeszcze będzie okazja, żeby gdzieś się spotkać i wtedy obiecuję, że ten autograf, wspólne zdjęcie będzie. Piękny kawaler też złoży autograf, jak będzie. Na pewno. Muszę być miłym dla niego. Bo lubi przywalić. Odbieramy kolejny telefon. Halo, kto jest z nami? Halo, dobry wieczór. Cześć. Słychać mnie? Słychać, cześć. W końcu się dodzwoniłem do Hate Parku pierwszy raz. Jestem naprawdę w ogromnym szoku. Ale ja też. Ale mam takie właśnie do pana pytanie. Do Tomka. Na ty przechodzimy, chłopie, hej. Przechodzimy zaraz, na ty. Bo zaraz cię rozłączymy, nie? No. Dobrze. No. Do Tomka, tak. Z racji, że przez właśnie te parę lat no, był w tej reprezentacji, w środku tej reprezentacji, to jaka była różnica na przykład ogólnie w przygotowaniach na przykład, do Euro 2016, które było wyjątkowo no, udane, a w przygotowaniach na przykład, do Mundialu, który nam totalnie nie wyszedł. Które były wyjątkowo jak to nieudane. Właśnie oczami Tomka to wyglądało na przykład. Okej. No to tak mamy porównanie. To jest rzeczywiście ciekawy okres, jeden z ważniejszych w ogóle w ostatnich latach dla reprezentacji. Dziękujemy ci za to pytanie. Dla reprezentacji Polski. Czyli Adam Nawałka osiąga duży sukces z reprezentacją. Mógł być większy, uważam. Też cię chciałbym o to zapytać, bo uważam, że ćwierćfinał Mistrzostw Europy mogliśmy spokojnie dojść do finału tej imprezy, ale te, więc też cię zapytam, jak ty na to patrzysz, ale potem przychodzą Mistrzostwa w Rosji i jest fiasko. I jest fiasko i dlaczego tak się stało? Mam swoje teorie na ten temat, zaraz się z nimi z tobą myślę, podzielę. Że wielu kibiców, fachowców, znawców ma swoje teorie. Ja też będąc wewnątrz tej drużyny, tego mechanizmu też mam swoje teorie. I chętnie się z nimi podzielę na tyle, na ile mogę oczywiście. Zamieniamy się wszyscy w słuch. Wspomniałeś o to, po pierwsze to była bardzo długa droga, bo chciałem powiedzieć, że kiedy ta reprezentacja została przyjęta przez selekcjonera Adama Nawałkę, byliśmy na najgorszym miejscu w historii polskiej piłki, bodajże 78. W ciągu 3 lat udało się dojść do 5. miejsca na świecie, czyli najlepszego w historii. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, czy to jest adekwatne do poziomu, czy też nie, polska reprezentacja znalazła się na 5. miejscu w rankingu. Oczywiście, to też nam pozwalało. Jakby na to nie patrzeć, czy byliśmy 5. zespołem świata, czy nie. W rankingu. To pozwalało nam być losowanym spokojnie z 1. koszyka, więc to miało gigantyczne znaczenie. Początkowo... Tworzyła się ta drużyna. Selekcjoner miał na to jakiś pomysł. Wiemy, ile było różnych kontrowersji. Zmiana kapitana, jak gdyby ciężar tej drużyny, gry oparł się na Robercie Lewandowskim, tak, który wcześniej Kuba Błaszczykowski. Trudno to było wszystko pogodzić, jednak trenerowi się udało, bo mając tak wiele silnych charakterów, nie jest to sprawa łatwa.
I to widzieliśmy na Mistrzostwach Europy, że wszyscy pojechali i pomimo jakichś tam drobnych animozji, bo wiemy o tym, że gdzieś nie jest tak, że Robert z Kubą idą razem na kawę i spędzają razem wolny czas, ale na boisku, poza boiskiem wiedzieli, że jest jeden cel do wykonania, poprawa może nie rankingu, ale wizerunku tej reprezentacji. Wiemy, jak przez wiele lat kibice na tą reprezentację narzekali, słynne przyśpiewki, nic się nie stało i tak dalej, bardziej może jeszcze wulgarne. I ten, więc, że kochać trzeba PZPN. Więc był wspólny cel, do którego dążyliśmy. Ten cel udało się osiągnąć. Sukces czy też nie, we Francji sam powiedziałeś, że można było osiągnąć więcej. Ja uważam, że ćwierćfinał to był dla tej grupy ludzi w tamtym momencie, mając Portugalię już na jednym kolanie, mogliśmy spokojnie dojść do finału. Uważam podobnie, że gdybyśmy przeszli dalej, to mogłoby się skończyć naprawdę sensacyjnie wręcz, bo byliśmy na to przygotowani, morale drużyny, forma zawodników była niezmiernie wysoka i to też według mnie jest główny powód, że nie udało się w Rosji? W Rosji wyglądało to zupełnie inaczej. Ale też dlatego, że byli piłkarze... Do tego dochodzi element taki, że już zawodnicy są jakiś okres, powiedzmy, że to były lata, z tym samym selekcjonerem, w grupie tych samych osób. Już może przydałoby się lekkie przewietrzenie. Natomiast do Rosji jechaliśmy. Wydaje mi się, że już w styczniu mniej więcej wiedzieliśmy, że będzie to bardzo trudne zadanie. Cały sztab, selekcjoner, że nie będzie to łatwe. Wiedząc, że większość zawodników no niestety nie prezentuje takiej formy, jaką prezentowali przed mistrzostwami. Nie było tego takiego głodu. Już może niektórym się wydawało, że to wszystko przyjdzie tak łatwo. Ale myślę, że forma sportowa była kluczowa. Jeżeli popatrzymy na podstawową jedenastkę z pierwszego meczu w Rosji, to bodajże chyba 70% albo może i nawet 80% nie było zawodnikami podstawowymi w swoich klubach. I jeżeli weźmiesz poszczególnych zawodników, to większość z nich niestety, poczynając od wtedy jeszcze Wojtka Szczęsnego, Kamil Grosicki, Kuba Błaszczykowski, Arek Mirik, Piotr Zieliński, wypad Kamil Glik, niezwykle ważny element, no to już mamy więcej niż pół, nie mam teraz w głowie tej jedenastki, no która tak, zaczęła, tak. Ale na pewno około 70% zawodników w swoich klubach nie grało. Okej. Okay. Trudno zbudować jest formę, chciałbym zweryfikować z tobą jedną z opinii, trudno jest zbudować formę, kiedy spędzasz czas przed pierwszym meczem w takim miejscu jak Soczi. Ja tam pojechałem do Soczi akurat przed waszym drugim spotkaniem, ale tam stacjonowaliście. Tam się nie dało trenować, tam się nie dało biegać. Poszedłem sobie pobiegać na plażę i ja po trzech minutach byłem zlany potem, tam była tak gigantyczna wilgotność. No to jest piękne miejsce do spędzania wakacji, ale nie do trenowania. Ja bym się tutaj aż nie doszukiwał, jeśli chodzi o samą lokalizację, bo warunki do treningu, może i były dobre, ale pogoda. Wyobrażam sobie 70 innych lokalizacji w Rosji, które byłyby lepsze. No i tu się mylisz, bo po tych lokalizacjach w większości jeździłem. Do tego trzeba dodać, że byliśmy jedną chyba z ostatnich też drużyn, która szukała bazy noclegowej, więc to nie było 70 lokalizacji, bo przejechałem całą Rosję od Kaliningradu po Soczie i jeszcze różne inne lokalizacje. Ta baza hotelowa była mocno już przebrana. I w pewnym momencie trzeba było dokonywać wyborów. Dobra, mogę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz? Znowu to są takie... gdzieś tam się szepczą różni ludzie, że duży wpływ na to, gdzie ta lokalizacja została wybrana, że to zostało Soczi, miały żony piłkarzy, które chciały przyjechać do Rosji, spędzić czas i spędzić fajnie. Już ucinam, bo to
Ludzie, wiadomo, dużo różnych historii wymyślają. Absolutnie nieprawda. Decyzja była podjęta podczas już takiej ostatecznej wyprawy, gdzie finalnie oglądaliśmy dwie lokalizacje. Mhm. Najważniejsze zdanie tutaj na ten temat miał selekcjoner i prezes Zbigniew Boniek. I absolutnie tu żony piłkarzy nie miało nic do tego. Na pewno Adam Nawałka jest takim człowiekiem, który wyszukuje takiego miejsca, które jest odpowiednie pod wieloma względami. Na przykład we Francji byliśmy w La Boule, również przy oceanie. Przepiękne miejsce turystyczne. I tam nikt nie narzekał. Że nie było takiej wilgotności jak w Soczi. Nie było, bo w Rosji nie było takich wyników jak we Francji. No, nie wiem, co wynika z czego. Znaczy, w pewnym momencie wiedzieliśmy, że będziesz grał mecze w różnych lokalizacjach. Chyba wtedy jeszcze nie był, na etapie wyboru nie było wiadomo gdzie. To mogły być miejsca, mogło tak być, tak. Miejsca, gdzie będzie równie gorąco. Mogłeś grać w Soczi. I teraz jadąc z Kaliningradu, gdzie jest 20 stopni, do Soczi, gdzie jest 35 stopni, no, organizm może być rozłożony. W drugą stronę, trenując, będąc, aklimatyzując się w Soczi, jadąc w chłodniejsze miejsce. Więc tam jest jeszcze wiele innych takich faktów, które nie są znane opinii publicznej, a które miały ogromne znaczenie. Natomiast zdecydowanie, i to z całą pewnością dementuję, jakoby żony piłkarzy miały jakikolwiek wpływ na wybór tej lokalizacji. Były dwa miejsca finalnie do wyboru i okazało się, że to jednak Soczi. Dobra, odbieramy kolejny telefon, bo już ktoś z nami jest od dobrych kilku minut. 22 208 73 48. Psuje mi się wzrok, albo te cyferki i chłopaki coraz mniejsze pokazują. Mi też się popsuł, ale ja widzę smoku. Widzisz, to tak, pomagaj, jakby coś, to pomagaj. Dobra, kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór. Cześć. Witam, Patryk. Witam obydwu chłopaków. Cześć. Ja mam takie pytanie do Tomka Iwana. Co jest, jaki klub dla niego był lepszy? Feyenoord czy PSV? I dlaczego Feyenoord? I jeszcze taka prośba, żeby troszeczkę powiedział właśnie o tym czasie, jak był w Feyenoordzie. Co miłego sobie o tym klubie przypomina? No i w zasadzie tyle, nie będę dalej zajmował linii. Chciałem tylko jeszcze pozdrowić moją żonę Paulinę, córkę Marcelinkę i cały Rychnowy. Dzięki bardzo. Strzała, dziękujemy ci bardzo, trzymaj się. To był dla ciebie ważny okres, wyjechałeś z Warty Poznań, trochę jako taki no-name. Dopiero potem zadebiutowałeś w reprezentacji Polski, będąc już piłkarzem Feyenoordu Rotterdam właśnie po jednym sezonie w Rodzie Kerkrade. Tak. Dwa lata w Feyenoordzie, 3 lata w Eindhoven. Tak. No potem były te takie trudniejsze momenty, o których sobie pogadamy. Tak, potem był Trabzonspor na kilka dni i rozdarł. Nawet na kilka miesięcy, no. Ale to sobie przejdziemy, pogadamy. Przejdziemy przez to. Najpierw trzeba wspomnieć, która się denerwuje, widzisz sobie. Coś, to ten luz pełny. Najpierw trzeba wspomnieć o tym, że był Jan Tarustka. Aż oczywiście. Od tego się zaczęło. Jan Tarustka, gry w Słupsk. Tak, gry w Słupsk. Ale wracając do tych dwóch drużyn holenderskich. Dwie zupełnie inne drużyny. Generalnie w Holandii, za czasów, kiedy ja tam jeszcze grałem, to były takie top 3, trzy drużyny, które się liczyły. Było kilka drużyn z subtopu, no i reszta to takie drużyny. Mniej więcej myślę, że też kształtuje się powoli gdzieś też ta nasza ekstraklasa, że też są drużyny, które co roku walczą o mistrzostwo. Takie subtop, które mogą namieszać gdzieś tam czasami, ale nie za często, no i reszta. No i niewątpliwie i Feyenoord, i PSV Eindhoven należały do tej trójki. No oczywiście był jeszcze Ajax Amsterdam. Grałem w dwóch, z czego się bardzo cieszę. Wtedy w Ajaxie chyba grał Andrzej Rudy, w Ajaxie. Tak się trochę minęliśmy, ale udało nam się jeszcze zagrać przeciwko sobie, spotkać. No generalnie to, wiesz, grając jeszcze w Rodzie, pamiętam później w Feyenoordzie, to grałem z Ajaxem, gdzie chyba jeszcze wtedy grał Rijkaard. Wiesz, jeszcze takie w ogóle nazwiska. Nie, no posłuchaj, nazwiska, które ty miałeś w Feyenoordzie, sprawdźcie sobie, tak, naprawdę, nie, wejdźcie
sobie chociażby na Transfermarkt, spójrzcie na te sezony, to nieprawdopodobne nazwiska. Ronald Koeman wrócił z Barcelony razem ze mną. Blisko 50 spotkań razem rozegraliśmy. Fajny mieliśmy, tak. Van Bronckhorst na lewej obronie. Giovanni Van Bronckhorst, Henrik Larsson. O, Henrika Larsson. Dwóch skrzydłowych, może trochę mniej znanych. Taument i Reggie Blinker. Peter Bosz. Ten łysy Bosz wtedy jeszcze miał takie loki. Jeszcze miał loki. Orlando Trusfu. Też reprezentant. Tych nazwisk naprawdę było trochę. No i Jerzy Dudek. Jerzy Dudek, tak jest. W ogóle tam akcja się bardzo szybko toczyła, jeśli chodzi o moją karierę holenderską, czy przygodę. Czy... No nie, no dawaj. Patrz, tak. Którzy nie grałeś, kariera, nie. Bądź trzymaj się tego. Okej, okay. Mój pobyt w Holandii. Dobrze z tego wybrnąłeś. Trafiłem do takiego klubu niewielkiego, subtopu, czyli Roda Kerkrade. Pod skrzydła bardzo dobrego trenera, Huba Stevensa, bo tu nasza przyjaźń, miłość, nie wiem jak to nazwać, jego do mnie, moją do niego się rozpoczęła. On we mnie zauważył coś. Byłem tam chyba przez Zwarty Poznań, wtedy Zwarty Poznań. Wyjechałem w okresie zimowym, trenowałem z nimi. To nie było tak, że oni mnie kupili, bo ktoś im polecił. To umówmy się, Warta Poznań to nie był klub jakiejś ścisłej czołówki naszej Ekstraklasy. Ale, wtedy graliśmy całkiem nieźle. Tak, ja strzeliłem chyba wtedy 7 bramek, dużo asyst. No szalałem tam. Nawet powiem ciekawostkę, że kiedy wyjechałem do Rody Kerkrade, miałem ofertę, to jest Legii Warszawa. I finansowo to była oferta zdecydowanie lepsza niż pieniądze, które miałem zarabiać i zarabiałem w Kerkrade. Jednak perspektywa rozwoju i sama Liga Holenderska spowodowała, że graliśmy wtedy, pamiętam, Warta, w ogóle dziwny mecz, też muszę o tym powiedzieć, bo graliśmy na Legii, Legia grała o Mistrzostwo Polski. W naszej drużynie było wielu rutyniarzy i kilku młodych, między innymi ja. I co dziwo, zaczęło się, że prowadziliśmy 2-0. Ja chyba strzeliłem wtedy jedną bramkę. Ale chyba nie tak miało być. Dawaj. No. Skończyło się 3-2. To Guma 3 bramki strzelił pod rożny? Chyba to było tak. Ja nie mam całą pamięć do tych wyników spotkań, ale ten mecz akurat pamiętam. Razem z Piotrkiem Prabuckim w ataku nam dużo napsuliśmy krwi. 2-0 prowadziliśmy do przerwy, więc... Na Łazienkowskiej. Na Łazienkowskiej. Okay. Konsternacja. Dlaczego to mówię? Bo miałem właśnie ofertę do Legii, taką zupełnie wstępną. Wybrałem Rodę Kerkrade. Trafiłem do Huba Stevensa. Wtedy Roda miała fantastyczny sezon. Numerem jeden zdecydowanym w Holandii był Ajax Amsterdam. Ajax wtedy wygrał Ligę Mistrzów, wygrał wszystko, co mógł wygrać. I jedyny klub, który gdzieś tam za Ajaxem się plasował, to była Roda Kerkrade. Klubik bardzo mały z południa Holandii, bardzo specyficzny, trochę tak odbierany, no nie wiem, tak lekceważąco przez wielu kibiców, no bo oczywiście jest wielki Feyenoord, PSV, Ajax. Ruud Hess w bramce? Ruud Hess w bramce, zgadza się. Później Barcelona zresztą. Ja zostałem wtedy wybrany, miałem fantastyczny sezon. Huub Stevens dokładnie mnie znał, bo byłem u nich przez chyba 2 czy 3 tygodnie, trenowałem, poznali mnie jako człowieka. W ogóle miał fantastyczne podejście i też do transferów. Chciał poznać człowieka. Pamiętam, że nawet na jednym z takich sparingów pojawił się Michał Probierz, który wtedy gdzieś krążył po Niemczech. Pewnie jegoś Bayer Uerdingen i jego to musiał chyba Bayer Uerdingen. Zagrał w sparingu, zagrał bardzo dobrze, bo byłem na tym sparingu. Ja wtedy byłem zawodnikiem, powiedzmy tam szanowanym. A czekaj, on lewa pomoc, a ty prawa pomoc, tak? Rozumiem, że tak byliście gdzieś tam. Tam chyba konfliktu nie było. Okay. Natomiast okay. O to mi chodziło, pozycji, bo nie szukali prawego skrzydłowego, ja rozumiem. Mieli doskonałego. Najlepszego. I zagrał bardzo dobry mecz, czyli chyba bramkę w samo okienko. Ale taka trochę jego pewność siebie się Stevensowi nie spodobała. I byłem przekonany, patrząc na to, co działo się na boisku, że
że będę miał kolegę Polaka, a jednak nie. Przede mną jeszcze, trochę się rozgadałem, nie wiem, jakby coś nie, dobrze, to... dobrze, dobrze. Przed tobą był Piotrek Kasperski. Daj mi znaka. Przede mną był Arek Kaliszan. Arek Kaliszan, on wrócił do Warty, Piotr a ty poszedłeś w drugą stronę. Chłopaki, którzy byli w tej rodzie, jednak się gdzieś nie sprawdzili. No, zdecydowałem się na ten krok. Osiągnęliśmy świetny wynik, wicemistrzostwo Holandii. Ja zostałem wybrany piłkarzem sezonu. W rankingach wszystkich zawodników pamiętam, że się przez długi okres placowałem za Patrykiem Kluivertem, Football International, czyli takich jak u nas piłka nożna czy przegląd sportowy. Nie wiem, nie chciałbym tu żadnej gazety jakoś. Więc no miałem świetny sezon. Miałem kontrakt na 3 lata. Po tym sezonie nagle zrobiło się wielka wrzawa wokół mojej osoby. Pojawił się Feyenoord, pojawił się PSV. Jedni i drudzy chcieli mnie pozyskać. Miałem obowiązujący kontrakt, więc sprawa była dosyć złożona, bo okazało się, że musiałem się zgłosić do sądu arbitrażowego, który ustali kwotę odstępnego z racji na to, na możliwość polepszenia mojej sytuacji sportowej i życiowej. Było dużo zamieszania wtedy w Holandii. Ja gdzieś uciekałem, chowałem się, jakaś telewizja z kamerą mnie ganiała i tak dalej. Wtedy z racji tego, że w Rotterdamie była już tam trochę polska osada, był Włodzimierz Smolarek, był Jan de Zeeuw, który gdzieś tam przy Feyenoordzie krążył. No zostałem, powiedzmy, namówiony, żeby jednak zdecydować się na Feyenoord. Kluczowe też było to, że poznałem prezydenta klubu, który powiedział, że cokolwiek idziemy, że tak powiem, do sądu na wojnę, ale cokolwiek by się nie działo, jesteśmy z tobą. I tak to się zdarzyło. Wtedy trenerem w PSV był Dick Advokat chyba. Wybrałem Feyenoord. Na pierwszej sprawie sąd nakazał, że mam wracać do Rody. No były cyrki generalnie. Trafiłem do Feyenoordu. Tak trochę dookoła, ale chcę odpowiedzieć na pytanie. To jest najdłuższa odpowiedź na to pytanie. Tak, bardzo dobra. No, fajne wspominki z tamtych czasów. Tak jest. Trafiłem do Feyenoordu. Duże znaczenie miało też, że do Feyenoordu wraca Ronald Koeman po wojażach hiszpańskich, po Barcelonie. Pamiętam moment, kiedy w Holandii jest taki open dach, czyli dzień otwarty. To się już w Polsce też zaczyna praktykować, że przed sezonem przedstawieni są nowi zawodnicy. I my wtedy, ja, Ronald Koeman i jeszcze chyba jakiś zawodnik, lądowaliśmy helikopterem na płycie boiska, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No to coś niesamowitego, niesamowite przeżycia. To fajny facet, Ronald Koeman? Fajny facet, tak. Fajny facet, perfekcjonista. Na treningu wszyscy wiedzieli, że doskonale uderza rzuty wolne, jednak on po każdym treningu zostawał mur i konsekwentnie te rzuty wolne ćwiczył. On już był na takim etapie końcówka, ale no oczywiście można było dużo się od niego nauczyć. Trafił później też do Feyenoordu Marek Saganowski, Jurek Dudek, więc zrobiła się taka trochę polska kolonia. Nie ściągnął Willem van Hanegem, znakomity zawodnik, znakomity trener, który praktycznie na treningu nic nie mówił, stał i obserwował, on był moim też zwolennikiem. Jednak nie wszystko szło chyba z drużyną tak, jak powinno. Już nie pamiętam, po jakim okresie przejął drużynę Ari Han. No i tu się trochę zaczęły moje problemy. Ari Han, który mocno promował swoich zawodników, który ściągał często z Argentyny, jakieś dziwne powiązania. Nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ale... A czy Arifan potem cię przypadkiem nie ściągał też do Austrii Wiedeń jakiś czas? Nie. Ale tam też się spotkaliście. Jak do Ariego Hana nie poszedł. Nie spotkaliśmy się. To musiałem tutaj się gdzieś... Nie wiem, czy on nie był później w Rapidzie, wiesz? No, nieistotne. Nieistotne. No. Nie jest to bohater twojej bajki. Nie jest, ponieważ wtedy w tym okresie odeszło kilku zawodników. Dzwoni? Nie, Klaudiusz Sewkowicz pewnie chce, żebym powiedział o golfie, ale to jeszcze przyjdzie na to. To jeszcze czas. Klaudiusz, spokojnie, oglądaj. Na tak, razie. Tak. O jego turnieju, spokojnie. Tak, niepokoi się. I to był taki okres, że wielu zawodników odeszło. Między innymi Henry Clarkson, który stracił miejsce w drużynie. Ja ponownie zgłosiło się do mnie PSV Eindhoven. Jeszcze taką ciekawostkę powiem, że no wtedy to był najwyższy transfer mój do Rotterdamu w historii polskiej piłki.
piłki, bo coś koło chyba 4 milionów dolarów. A ciągle byłeś przed debiutem w reprezentacji Polski, co ciekawe. Ciągle nie grałeś w drużynie narodowej wtedy Ciągle byłem przed debiutem, tak, w jakiejkolwiek reprezentacji. A do Eindhoven ściągał cię Bobby Robson? Do Eindhoven ściągał mnie Dick Advocaat. Jeszcze znowu, Dick ponownie, ponieważ oni wiedzieli, że u nich się lepiej odnajdę. I tu trochę odpowiem na pytanie. Feyenoord, wspaniały klub, natomiast są dwa różne miejsca do życia i inne kluby. Feyenoord Rotterdam, miasto portowe, klub taki robotniczy. Znowu PSV Eindhoven, miasto biznesowe, klub Philipsa. Większy taki spokój, lepsze miejsce do życia, mniejsza presja. Tu większy chaos, zamieszanie, ale i jeden, i drugi klub fantastyczny. Trudno mi tutaj przystawić i powiedzieć, który byłby lepszy. Większy sentyment niestety mam do PSV Eindhoven. Zdobyłem tam dwa razy mistrzostwo Holandii. Lepiej się odnajdywałem. Tu trafiłem w taki trochę moment może zły. Dużo zawodników ciemnoskórych, którzy gdzieś tam tworzyli już jakąś swoją paczkę, klikę. Nagle Polak, który się pojawił i miałby grać na miejscu któregoś z ich kolegów. Większa taka brutalność w drużynie. PSV Eindhoven, kolejne świetne nazwiska jak Ruud van Nistelrooy, Jaap Stam, Filip Cocu, Van Bommel. No mnóstwo. A z Luc Nielis był gdzie? Luc Nielis. No naprawdę, jakbyś tak wymienił całą jedenastkę, to praktycznie no, każdy. Sami reprezentanci. Słuchajcie, tak. Naprawdę grał z paroma... Stan Walks też, oczywiście. To znany w Wiśle Kraków. Niektórym dobrze, niektórym niedobrze. Jeśli chodzi o tak już kończącą odpowiedź długą, mam nadzieję, że Patryk chyba będzie zadowolony. Czy ty jeszcze pamiętasz? No chyba jest zadowolony. Jak jest zadowolony Patryk, to masz problem. To dla mnie jako człowieka pod mój charakter bardziej odpowiadał mi PSV Eindhoven. Natomiast do tej pory utrzymuję kontakt z niektórymi z zawodników z Rotterdamu, z Regim Blinkerem. Co jest śmieszne, to są ludzie, z którymi kiedyś rywalizowałem i nie uważam ich za swoich sympatyków ani kolegów, więc było trudno. Ja jakoś po zakończeniu Regi był już kilka razy w Polsce. Mamy małe, miłe wspomnienia, fajny ten. Blinker Taument, nazywani w Polsce Mili Vanilli, bo oni tak wyglądali. Tak. Tu jest oczywiście trochę pytań na czacie. Oczywiście są pytania, żebym poruszył wątek, pyta Damian, o odsunięcie w kadry w Korei 2002. Nie obawiajcie się, na pewno ten wątek bardzo mocno jeszcze tutaj poruszę. Trochę będziemy sobie skakali. Mamy jeszcze chwilę czasu. Ktoś pyta, czy w Holandii, mieszkałeś w Holandii? Czekaj, tu było takie pytanie, czy odwiedzałeś coffee shopy? Byłeś w Holandii, czy ci się zdarzyło? Nie odwiedzałem coffee shopów i nadal nie odwiedzam. Okej. I mamy, słuchaj, kogoś, kto czeka na linii na nas już bodaj 15 minutę, ale fajnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to jest rozmowa krajowa i że nie zapłacisz wielkiego rachunku. Kto jest z nami? Cześć, halo? Dobry wieczór, panowie. Cześć. Tak, 14 minut czekałem. No to przerwa. Ale skąd dzwonisz? Akurat przerwa. Przerwa minęła. Skąd dzwonisz? Przerwa. Mateusz z Bielska-Białej tutaj przy telefonie. Pięknie. Hej. Fajnie, bo mi się ósmy raz mi się do was udało zadzwonić. Smoku, akurat do ciebie z tobą najczęściej rozmawiam. Piąty raz. Bardzo się cieszę. Jubileusz mamy mały. W związku chyba, z tym. Chyba łatwe jubileusz. Pytania zadajesz i dlatego Smoku cię dopuszcza. No. Posłuchaj, nie ustawiamy tu pytań. Jedziemy. Mam do ciebie, Tomek, dwa takie pytanka. Pierwsze, czy piłkarze w reprezentacji polskiej mają, nie wiem, takie coś na przykład jak kto będzie komentował dany mecz kadry, prawda? Czy, nie wiem, jest tam na przykład ulubiony, nie wiem, na przykład, że Mateusz Borek komentuje, czy Szpakowski, czy ktoś tam, nie? Czy jest takie coś na przykład, że piłkarze kadry mają jakichś swoich ulubionych komentatorów, którzy komentują mecze reprezentacji Polski, tam, dla TVP no przede wszystkim teraz, nie? Czyli ale, tak coś mówisz na zasadzie przesądów, tak? Na zasadzie przesądów? No. Okay. Tak jest. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, kogo Tomasz Iwan widzi na funkcji prezesa PZPN-u? I czy to jest to jego kolega z prezentacji Marek Kuźmiński, czy może ktoś inny? I trzecie pytanie, właśnie odnośnie tego golfa, którego tam już przed moim telefonem już tam właśnie było wspomniane, to właśnie jakieś tam ciekawe anegdotki, historie, może,
może z golfa jakiś tam popowiadasz. Dobra. To tyle. Dzięki Tomasz, jeden, drugi za spotkanie i do zobaczenia. Hej. Dziękujemy Ci bardzo. Ja już staram się odpowiedzieć. Dawaj. Czekaj, bo trzy pytania. Pierwsze pytanie było o komentatorów. Wiesz co, no to jest trochę tak, że w momencie, kiedy gramy mecz, raczej nie słyszymy tego, co mówi komentator, ale jest coś takiego, że później gdzieś otoczenie, znajomi, koledzy mówią, ale ten po tobie pojechał, albo ten był nieprzychylny, albo gadał głupoty. Mhm. Myślę, że każdy zawodnik ma swoich ulubionych komentatorów. A ty kogo miałeś? Nie chcę wymieniać tutaj nazwisk, natomiast od wielu lat znamy się dobrze z Mateuszem Borkiem i uważam, że w tym, co robi, jest naprawdę bardzo dobry. Nie będę smoku ciebie chwalił, no bo to wiesz, nie wypada chyba, czy można. Słuchaj, masz tę kasę, co dobra, tutaj i nie, teraz możesz. Wiadomo. Okay. Natomiast zdecydowanie myślę, że komentatorzy młodszego pokolenia, jeżeli to daje jakąś tam odpowiedź, którzy są merytorycznie przygotowani, mówią językami, fajnie, zwinnie poruszają się w tematyce. W wielu przypadkach jest tak, że komentator nie grał nigdy w piłkę na jakimś tam nawet i średnim poziomie i często to da się wyczuć podczas komentowania spotkania, ale za to komentatorzy często mają dużą wiedzę na temat zawodników, ich karier. Po to komentatorzy sobie biorą tego drugiego, wiesz, ta dwójka ekspercka, to jest człowiek, to jest człowiek z boiska. To jest fajne połączenie, jeżeli ta druga osoba też jest w stanie przekazać coś ciekawego. Natomiast no, zdecydowanie mówię, z Mateuszem, z Matim znamy się od wielu, wielu lat i kiedy jeszcze był chyba studentem albo kończył studia i też gdzieś przy nas trochę przy reprezentacji wchodził w ten taki świat dziennikarski. Więc jeżeli mogę kogoś wymienić, to tutaj Mateusza. Wydaje mi się, że w tym, co robi, jest bardzo dobry. Ale czekaj, to ja ci muszę zatrzymać się przy tym wątku, bo prawie jestem pewien, ale ty mi to potwierdzisz, że Adam Nawałka akurat miał taki, no bo Adam Nawałka był przesądny i tutaj nie ma co ukrywać, był bardzo przesądny i on lubił, miał przesąd, że musi komentować mecze reprezentacji para Borek-Hajto. I raz się zdarzyło, że Tomek Hajto miał nieważny paszport i Adam Nawałka był z tego powodu wściekły. Niezadowolony, tak, że jeszcze polegniemy w tej Gruzji, skoro nie będzie komentował Tomasz Hajto razem z Mateuszem Borkiem, to prawda? To chyba prawda, natomiast też trener Adam Nawałka wierzył w przełamania i chyba wtedy w Gruzji poszło. Wtedy komentował Romek Kołton razem z... Ale wygraliśmy. Wygraliście. Czyli zostało to przełamane. Słuchaj, Adam Nawałka, a tak między nami, czy Adam Nawałka i jego przesądy różne? Ja wiem, zaraz wrócimy do tamtych pytań. Zaraz wrócimy do twoich pytań. A pamiętasz te pytania? Jedno było o golfa, tego drugiego cholernie nie pamiętam. Było, właśnie. Golfa. To czekaj, ty mi odpowiedz na moje pytanie, a my sobie szybko przypomnimy. Przesądów było... Ja wiem, no było zylion przesądów Adama Nawałki. Czy one czasami już nie patrzyli się na siebie i mówili się, no nie no, teraz to przesadza już. Teraz to już naprawdę przesadził. Generalnie znaliśmy się wszystkie, więc to nie było tak, że nagle z kapelusza coś nowego wychodziło, nie możemy zrobić tego, więc... A co cię najbardziej w tych przesądach, który z tych przesądów był dla ciebie taki najbardziej, że otwierałeś oczy jak 5 złotówki i mówiłeś sobie nie do wiary? Ja myślę, że takiego nie było, no bo wszystkie miały jakieś swoje podłoże i to było nawet zabawne. Cofanie autokaru i pamiętam, że kiedyś wylądowaliśmy w Gdańsku i odebrał nas z płyty autobus, który miał już, wiedział o tych przesądach, każdy kierowca wiedział. Jednym z tych przesądów było, to też w ogóle zabawna historia, to zaraz opowiem. No to dawaj już. No. Czekaj, najpierw powiem o Gdańsku. Dobra. Kierowca dobrał nas z płyty, już był tam, wiedział jak mam wracać i skręcił nie w tą drogę. Mhm. Ja już siedząc obok trenera wiedziałem, że coś jest nie tak, że za chwilę coś nastąpi. Pojechaliśmy prosto wzdłuż lotniska, za chwilę skręciliśmy w prawo,
rozpoczął się jakiś las i okazało się, że droga się kończy. Ups, i trzeba się cofnąć. Nerwowość była duża, no ale właśnie trener zawsze potrafił to tak, no jak już nie było sytuacji, musiał się cofnąć. Mhm. Więc wtedy się cofnął, zawrócił, że jednak trzeba przełamać. Bo jak się przełamuje te przesądy? Jak się przełamuje przesąd? Wygrywając mecz. Po prostu, czyli nie było tak, że skoro cofnął autobusem, nie, to trzeba się przebiec cztery razy dookoła, splunąć cztery razy przez ramię. Już to gdzieś było z tyłu głowy, że jednak nie wszystko było tak, jak być powinno i teraz trzeba przełamać na boisku. Okej, okay, dobra, jakaś opowiastka jeszcze? Mówisz, dobra, podczas mistrzostw też kierowcą autokaru nie mogą być kobiety w autokarze. Tak, to wiemy. I to nie chodzi, mam nadzieję, że feministki zaraz się tutaj tak nam jest, nie rzucą do gardła, tylko po prostu taki przesąd. Jadąc do Francji okazuje się, że w autokarze kierowcę dziewczyny, kobietę. Więc nawet była jakaś próba ingerencji, interwencji, żeby tą kobietę zmienić. Okazało się, że to może zostać w takim kraju źle odebrane. Więc cała masa... Związki zawodowe kierowców autobusów 100%. Dokładnie. No, to był chyba taki przesąd, nad którym zawsze trzeba było być czujnym i uważać. Ale co, machnął ręką w końcu trener? Zdarzały się sytuacje. Na tą kobietę? Za kierownicą? Nastąpiła chyba zmiana, że gdzieś tam później jeździł z nami mężczyzna. Czasami zdarzało się tak, że nie udało się czegoś zrobić tak, jak miało to być zrobione, albo że autobus gdzieś wjechał w ślepą uliczkę. Nie za często, ale zdarzało się, no to wtedy trzeba było od razu przełamać, ale nerwowość była w autobusie, cisza. Co teraz? Co teraz? Czy gramy mecz, czy odwołujemy? Słuchaj, trzecie pytanie, ciągle nie mogę sobie przypomnieć tego drugiego. Może mi chłopaki powiedzą na ucho, ale o golfa. Ty grasz w golfa, Jurek Dudek gra w golfa. Mariusz Czerkawski gra w golfa. I powiem wam teraz tak, jeżeli kogoś interesuje golf, to niech ogląda nas tutaj, tylko nie włączy. Mogę powiedzieć, jaki kanał? Możesz, to wszystko Eurosport możemy. Jest akurat Masters, jeden z najlepszych turniejów golfowych. Gdybym nie obiecał, że przyjdę, a muszę powiedzieć, że niezbyt chętnie gdzieś pojawiam się w jakichś studiach telewizyjnych, to pewnie bym teraz siedział przed telewizorem i nawet gdyby leciał mecz, nie wiem, bo lecą mecze dzisiaj, prawda? Liga Europy bodajże, to zapewne oglądałbym golfa teraz. Więc golf to jest absolutnie fenomenalny sport. Tutaj nawiążę do Klaudiusza Sewkowicza, który też tutaj Że przestał cię bombardować SMS-ami. Organizuje turnieje golfowe, Silesia Business and Life, za tydzień lecimy do Turcji. Są jeszcze wolne miejsca, Klaudiusz, dobrze. O to chodziło. To jest sport absolutnie fenomenalny. Uważam, że chyba najlepszy sport, jaki w życiu poznałem. Grałem w tenisa, w koszykówkę, różne sporty. Piłka nożna też trochę. Trochę coś pyknąłem. Ale golf to jest... I ciężko to wytłumaczyć komuś, kto nie grał w golfa. Więc nie wyjaśnisz mi tego. Nie wyjaśnię ci tego. Ale fakty. Najwięksi sportowcy, najlepsi sportowcy grają w golfa. Wszyscy. Michael Jordan. Całe NBA praktycznie, dużo piłkarzy. Tak. Szewczenko chciał przejść na zawodowstwo w pewnym momencie. Michael Phelps, wielokrotny medalista olimpijski. Van Basten chyba też. Van Basten, Rijkaard. Zapytany Michael Phelps, co zrobi, jak zakończy karierę piłkarską. On powiedział, będę grał w golfa. I gra w golfa. Mnóstwo artystów, aktorów, Justin Timberlake. No naprawdę wszyscy grają. Mam nadzieję, że Polska raczkuje, bo mamy 20 kilku. Mamy dobrego jednego golfista. Mamy Adriana Meronka. Chcielibyśmy kiedyś tu zaprosić do Musicie nas. Koniecznie, bo to jest tak jak Robert Kubica w Formule 1. Okay. W kraju, gdzie mamy 20 pól golfowych, mamy człowieka, który gra z najlepszymi na świecie i to gra całkiem nieźle. I zawsze staram się promować przy okazji golfa też i Adriana, bo to jest naprawdę fenomenalny wynik, to co on robi. Oglądamy go zresztą na kanałach sportowych i mam nadzieję, że dzięki niemu też i nam, byłym sportowcom, ten golf na pewno się przebije, bo to jest sport numer jeden na świecie. Słuchaj, tutaj na czacie ktoś napisał, że nawet Tiger Woods grał w golfa. Rzeczywiście, chyba nawet tak. Ostatnio mniej gra, ale faktycznie. Słuchaj, wiem, jakie jest drugie pytanie.
I mam też postscriptum do pierwszego pytania, bo Mati się odezwał w tym. Ale najpierw drugie pytanie. Było pytanie, kto zostanie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i czy będzie to Marek Koźmiński? No, myślę, że jest dwóch kandydatów. Nie jestem w ogóle w kularach. Nic mi nie proponowano. Nic mi nie proponowano. Ponieważ Cezary Kulesza podobno zaproponował. Dwunastu jest sekretarzy związku już. Tak? Jakby co? Albo no więcej. To nie wiem, gdyby miał być 13, to pechowa 13 chyba. Cezary Kulesza albo Marek Koźmiński. Marek Koźmiński będzie to pewnie trochę namaszczenie przez prezesa Zbigniewa Bońka. Cezary Kulesza zupełnie pewnie inne jakieś spojrzenie, inny sposób na zarządzanie związkiem. To się okaże niebawem. Myślę, że jest jeszcze jakiś okres do wyborów. Już w zasadzie mogłoby prezesa nie być albo mógłby być nowy, tylko specyficzna sytuacja związana z pandemią. Nie chcę tutaj obstawiać, kto. Myślę, że najważniejsze, że to była osoba, która gdzieś dalej będzie prowadziła ten związek, powiedzmy, chyba w taki sposób, jaki był prowadzony przez ostatnie lata. No, to samo odpowiedziałeś w takim razie. Nie, absolutnie nie. Bo niekoniecznie Marek Koźmiński to nam zapewni i niekoniecznie Cezary Kulesza to nam zapewni. No, Cezary Kulesza trochę kontrowersyjny, może być to trochę inny sposób zarządzania, ale chodzi o to, o jakość, o to, by nie było kolesiostwa, by był pełen profesjonalizm, by cała ta otoczka, z którą kiedyś mieliśmy do czynienia wokół PZPN-u, wiemy, jaka była, i żeby to był związek, który nie będzie przynosił nam wstydu na świecie. Mati napisał tak. W Gruzji komentował ze mną Tomek Hajto. To był pierwszy mecz eliminacji z Kazachstanem, czyli to jest to zremisowane 2-2 i wtedy rzeczywiście komentował Roko i napisał Mati, mogę zacytować? Zacytuję. Adam wkurwił się. Dzwonił do Mariana Kwity, że to skandal z paszportem do Kazachstanu, że Tomek nie mógł polecić do Kazachstanu i skomentować tego meczu. Czyli nie było tego przełamania wtedy. Pierwszy mecz eliminacji. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Halo. Witam, dobry wieczór panowie. Dobry wieczór, cześć. Hej. Ja mam takie pytanie o początki kariery Tomka i pierwszy poważny klub w jego karierze, czyli ŁKS Łódź. Dlaczego nie poszło? Co się stało, że się tam nie przebił? No i jakie ma wspomnienia z tego okresu z Łodzi? Już myślałem, że pierwszy poważny klub to Jantarówska, ale nie będzie. No właśnie, młodzież ten ŁKS został pominięty. Sytuacja, w jakiej trafiłem do ŁKS-u, była taka trochę dosyć dziwna. Byłem w Olimpii Poznań, początki mojej kariery, przygody z piłką. Jesteś jednym w ogóle z nielicznych piłkarzy, który zaliczył wszystkie trzy poważne poznańskie kluby. Warta, Olimpia Jeden z dwóch piłkarzy. Jeden z dwóch piłkarzy, którzy grali w historii, w ekstraklasie, w trzech poznańskich klubach. Olimpia, Warta, Olimpia, i Lech na Warta koniec kariery. I Lech Poznań, tak, to fakt. Natomiast wtedy Olimpia łączyła się chyba z Lechią, Roszady i tak dalej. No jakoś udało mi się trafić do ŁKS-u. Początki były bardzo obiecujące. Wiesz, że ja ciebie w ogóle nie pamiętam z tego ŁKS-u? Grałem tam początki, natomiast chyba trafiłem na taką specyficzną grupę hermetyczną ludzi. I ciężko mi jako młodemu piłkarzowi było się tam gdzieś przebić. Piłkarsko uważałem, że już byłem w miarę, bo początki grałem, ale gdzieś presja taka szatni. Nie byłem chyba jeszcze na to tak gotowy mentalnie. Zawodników starszych, którzy nie grali, a ja grałem na ich pozycjach. Takie trochę kolesiostwo. Starsi piłkarze ŁKS-u opowiadał mi kiedyś, Wieszczu, co tam przechodził przez tych starszych zawodników. Więc to było chyba to. Po roku czasu narażyła się okazja. Warta awansowała do ekstraklasy, potrzebowali zawodników, którzy gdzieś tam rokują, nie chcą zarabiać dużo. Więc to był wtedy taki swoisty miks, w ogóle świetny, bo dużo zawodników z byłego Lecha, nawet Krzysiu Pawlak, reprezentant, Czesiu Jakołcewicz, Mariusz Niewiadomski. Mieszanka takiej rutyny, dojrzałej, mocnej rutyny, czyli zawodnicy, którzy gdzieś kończą kariery, z młodością. I wszyscy spisywali nas na straty, że my tam za chwilę już po połowie sezonu będziemy, a my plasowaliśmy się w środku tabeli, więc to było bardzo fajne. Ja wtedy tam znowu odzyskałem takie zaufanie do swoich możliwości. Grałem praktycznie wszystko. Gdzieś zobaczyli mnie wysłannicy z Kerkrade i zaprosili wtedy do siebie nawet w jakimś meczu, bo przyjechali do Poznania
uznania w związku z Arkiem Kaliszanem i zaprosili na testy, na to bym do nich przyjechał, z nimi potrenował. A skoro już jesteśmy przy tym łódzkim klubie sportowym, to czy to prawda, że Ryszard Polak powiedział ci, żebyś poszedł na studia, bo piłkarza z ciebie to nie będzie? Wiesz co, chyba to nie Ryszard Polak, tylko kierownik drużyny, o ile dobrze pamiętam, i to powiedział chyba do mojego ojca, bo mój ojciec kiedyś przyjechał, chciał się zapytać, jak tutaj wyglądają perspektywy moje dalsze. I coś takiego padło, że wie pan, no, mój syn jak nie miał ten, to poszedł na studia, czy coś w ten deseń. No okazało się, że chyba Chociaż nie wiadomo, co by było, gdybym poszedł na studia. No właśnie, dopiero może byś dzisiaj był laureatem Nagrody Nobla. Kto to wie? Słuchaj, to jest... Nie, albo najpierw odbierzemy jeden telefon, a potem cię muszę zapytać o chyba ten najbardziej taki... najbardziej burzliwy moment w twojej kariery piłkarza, czyli 2002 rok. Ale najpierw odbierzemy telefon. Słuchamy, halo? Halo, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Tak, i tu nie jest Kozianka, kolejny Tomek dzwoni. Tomek, cześć Tomek. Pytanie do... Hej. Do Tomków dwóch mam pytanie. Najpierw do pana redaktora Smokowskiego. Chciałem się spytać, czy w redakcji Kanał Plus, odkąd pojawił się Marcin Kołodziejczyk, coś się zaczyna dziać, że komentatorzy odchodzą z pracy? A pytanie do Tomka Iwana jest takie, co moglibyśmy zrobić ze szkoleniem, to znaczy jeśli chodzi o wzorzec z Holandii, żeby w końcu Polska zaczęła odnosić jakieś sukcesy na... Chyba nie mamy tyle czasu. Nie będziemy mieli pewnie tyle czasu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Słuchaj, Michał Kołodziejczyk, nie Maciek, ale wiesz, ja w Kanale Plus bywam raz w tygodniu na 2 godziny, bo moim miejscem pracy jest dzisiaj kanał sportowy i bardzo się z tego cieszę, więc ja nie wiem za bardzo. Nie mam takiej styczności. Żyję jakby obok kanału. Ale statystyki mówią same za siebie, widzisz. Że co? No, że wszyscy odchodzą. Rzeczywiście tam kilka osób odeszło. Odszedł Rafał Wolski, czyli topowy komentator, przez wiele lat komentujący Ligę Hiszpańską. Natomiast nie znam powodów tych odejść. To jest, wiesz, coś słyszę jednym uchem, coś drugim uchem, ale nie będę powtarzał, bo to nie taka jest moja rola. Natomiast, jak mówię, ja przychodzę komentować sobie mecze Ligi Francuskiej. Bardzo mi z tym fajnie, bardzo mi z tym miło, bo mogę, nie zardzewieję jako komentator. Natomiast ja żyję tutaj. Tutaj mam swój namiot, śpiworek, śpię tutaj, jem. Spędzam tutaj 24 na dobę. Co chcesz powiedzieć na temat polskiego szkolenia i holenderskiego szkolenia? Myślę, że to jest w ogóle jest bardzo szeroki, inny świat. Fajnie, że gdzieś to zostało zauważone, że powstaje coraz więcej szkółek, niestety prywatnych. Ludzie trochę robią z tego biznes. W Holandii to gdzieś od każdej wioski, w Oude Kerk aan den IJssel, gdzie mieszkałem pod Rotterdamem, gdzie prowadziliśmy razem z Jurkiem Dudkiem, z Workiem Smolarkiem treningi dla dzieciaków. Było 5 boisk. Rodzice czynnie uczestniczyli w szkoleniu tej młodzieży, więc gdzieś od samych podstaw te warunki wszyscy mieli stworzone do tego, by się rozwijać. Bo to jest moim zdaniem, znaczy tutaj jest jeden z wielu oczywiście powodów, dla których u nas szkolenie dzieci, nie będziemy się na ten temat bardzo mocno rozwijać, ale dlaczego szkolenie w Polsce nie jest takie, jak należy? To jest gra na wynik od małego. Czy w Holandii grało się na wyniki? Czy to były... Bo teraz chyba, coraz więcej krajów od tego odchodzi, wiesz, żeby chyba, jednak nie grać na wyniki w tych najmniejszych kategoriach. Chyba jednak wiekowych. Zabawa na początku i radość z bycia na boisku. Wiesz, że nie ma rozgrywek ligowych, o to mi chodzi. Z kontaktu z piłką. Ja powiem tylko jeszcze taką anegdotę odnośnie polskiego podwórka. Kiedy mój syn grał w Agrykoli Warszawa i chodziłem na mecze i słyszałem rodziców, którzy z boku lepiej wiedzieli, jak mają grać, co trener źle robi. I w pewnym momencie nawet sam trener zwrócił uwagę rodzicom i mnie podał jako przykład, że słuchajcie, tu stoi reprezentant Polski, który słowem nigdy się nie odezwał, a każdy z was wie lepiej, co wasze dziecko ma robić na boisku. Więc ta presja jest czasami, chyba na pewno jest niedobra w tak młodym wieku. Natomiast później z kolei, w miarę upływu czasu, to też... W Holandii było tak, że do pierwszej drużyny, na przykład PSV czy Feyenoordu, przychodził młody zawodnik 17-letni i on już tak był na tyle piłkarsko bezczelny,
że potrafił udźwignąć ten ciężar. Mhm. U nas też często przychodzą młodzi zawodnicy przestraszeni, boją się, więc to tak nie do końca jest. W pewnym momencie jednak ta odpowiedzialność już, myślę, w wieku nastolatka musi być wytwarzana, zwłaszcza w tych klubach topowych, że po to się szkoli zawodników, że on mając 17-18 lat wchodzi do pierwszej drużyny i on już jest na to gotowy. No a u nas to tak różnie z tymi młodymi zawodnikami bywa, gdzieś presja psychiczna, nie są przygotowani i nie dają sobie rady. Dobra, teraz kilka minut dla mnie, więc jeżeli ktoś wisi na linii, to bardzo go serdecznie przepraszam, to posłuchaj sobie po prostu w słuchawce, jak rozmawiamy. Bydgoszcz, 17 kwietnia 2002 roku. Gramy okropny mecz, byłem na nim. Z Rumunią? Gramy z Rumunią, okropny mecz, wszyscy grają źle. Przegrywamy tam 1-2 z Rumunami. Na stadionie Zawiszy, z Bieżnią, no to wszystko, no pamiętam, słońce świeci, to wszystko było do chrzanu, bez sensu, tragedia. Miesiąc wcześniej, co też pewnie miało wpływ na późniejsze decyzje, przegrywamy z Japonią w Łodzi 0-2, też grając słabe spotkanie. Ty grasz w pierwszym składzie przeciwko Rumunom, zmienia cię Kamil Kosowski i to chyba cię... A nie Ebi? Wydaje mi się, że Kamil cię zmienił. Wydaje mi się, że zmienił cię Kamil i wydaje mi się, że nawet Kamil, czyli lewy pomocnik Wisły Kraków, wchodzi na twoją pozycję prawego pomocnika i jak też i to dla niego też były jakby pobite gary. Tam to był też moment, kiedy wiadomo było, że nie pojedzie na mistrzostwa świata. I to jest twoje ostatnie spotkanie w reprezentacji Polski w ogóle. Jak się okazało, nie zagrałeś już z Estonią przed samymi mistrzostwami świata i już nie pojechałeś na finały. Najpierw chcę cię zapytać, bo nie wiem, w jakich okolicznościach dowiedziałeś się o tym, że nie ma ciebie w kadrze na finały? Okoliczności dla mnie były straszne, bo od tego może zacznę, bo dowiedziałem się z mediów. Byłem wtedy zawodnikiem chyba Austrii Wiedeń. Tak, w Austrii Wiedeń. I oczywiście wcześniej dzwonili do mnie kumple, Piotr Świerczewski, że coś się dzieje. Natomiast finalnie dowiedziałem się z mediów, że na te mistrzostwa nie jadę. Okej, słuchaj. Te dwa mecze nie wyszły Polakom zdecydowanie. Przegrywacie z Japonią, przegrywacie z Rumunią, gracie generalnie słabe mecze. Co się takiego stało? Znaczy wiadomo, że usiadł pewnie Jerzy Engel, usiadł ze Zbigniewem Bońkiem prawdopodobnie i tam pewnie musiała być jakaś taka poszła, nie wiem czy dyrektywa, ale było jakieś takie myślenie na zasadzie trzeba wstrząsnąć tym zespołem, ale dlaczego padło na ciebie? No myślę, że trzeba było pokazać całej reszcie, że my nie zabieramy kogoś, kto jest w tej drużynie długo, kto jest ważny dla tej drużyny, bo my tworzyliśmy bardzo zgrany, mocny kolektyw i myślę, że wtedy bylibyśmy w stanie naprawdę osiągnąć bardzo wiele. To twoim zdaniem zburzyło atmosferę? Zdecydowanie. Nie chodzi tylko o moją osobę, tylko też rozmawiam z chłopakami, którzy tam pojechali. To już nie było to samo. Na początku, Oni prowadzili rozmowy kuluarowe, oni próbowali się przywrócić do tej drużyny. To już podzieliło trochę drużynę, bo część próbowało, część zawodników powiedziała, to nie moja sprawa, ja chcę jechać na mundial, więc tu już nie było jedności. Prowadzili rozmowy, wiem, że Piotr Świerczewski, Tomek Hajto stawili się za mną, próbowali jeszcze jakąś presję wywrzeć. Tych spraw dookoła było bardzo dużo. To były sprawy jakieś marketingowe, tak. sprzedaż kubki. Wizerunków zawodników, tak. Więc nie chcę tutaj, nie znam szczegółów, myślę, że... No dobra, ciebie na finałach nie było, ale powiedz mi, czy masz żal do trenera Jerzego Engela, czy kiedyś sobie to wyjaśniliście po czasie, no bo mija prawie 20 lat. Nigdy nie było takiej sytuacji, ja gdzieś tam urazę dawno schowałem w kieszeń. Nie pogadaliście nigdy o tym? Nigdy nie było takiej szczerej rozmowy. Miałem satysfakcję, kiedy to przeczytałem, że jednak po wielu latach, było to może 2 albo 3 lata temu, selekcjoner napisał, że błędem było niezabranie Tomka Iwana. Mam ten wycinek, już nie zbieram wycinków, ale mam ten wycinek w domu. Wiesz, to był taki czas, bo to jeszcze wróćmy. Nie miałeś dobrego okresu w klubach. To trzeba to powiedzieć sobie wprost. Od sezonu, kiedy odszedłeś właśnie z Eindhoven, przeszedłeś najpierw ten Trabzon nieszczęśliwy. Był nieszczęsny w ogóle Trabzon, to jeszcze na moment później do tego wrócimy, bo ja byłem wtedy w PSV Eindhoven. Mogłem jeszcze iść do Schalke. Stevens przyjechał do mnie z Asauerem, słynnym menadżerem już nieżyjącym. Czyli byłbyś znowu z Polakami. Byłbym wtedy z Polakami, miałem kontrakt na stole. Wokół mnie pojawili się różni menadżerowie. Jeden z Polski, który obiecywał mi Olympique Marseille.
któryś jeszcze zupełnie co innego. Natrafiła się ta Turcja nieszczęsna i też muszę powiedzieć, że wybrałem Turcję. Trochę byłem pazerny chyba. Dostałem tam większe, lepsze warunki finansowe. A oni za chwileczkę chcieli renegocjować swój kontrakt. Za chwileczkę tych pieniędzy nie było, bo zmienił się sponsor. Nie otrzymywałem wypłaty, nie zagrałem finalnie żadnego. Nic się zorientowałem i myślałem, że szybko urwę temat, spakowałem się. Miałem w kontrakcie napisane, że po przyjeździe mam dostać 50% swojego wynagrodzenia z góry, co nigdy nie nastąpiło, że jak szybko się spakuję, wrócę znowu do Holandii, wniosę sprawę do UEFA, szybka decyzja, będę zawodnikiem wolnym. Trwało to znowu kilka miesięcy. Czas ci uciekał. Czas uciekał, wróciłem do Holandii. No, wróciłeś do mniejszego klubu, do Rozendal. Do Rozendal. Do trenera Maskanta. Do trenera Maskanta. Oni wtedy walczyli, ja rozpaczliwie poszukiwałem klubu do grania. Do grania. I tam grałem faktycznie całkiem nawet nieźle. Później pojawiła, jak już była decyzja, że mogę zmienić klub, był okres kilka miesięcy, kiedy nie grałem nigdzie, nie mogłem. Trenowałem w Grodzisku u trenera Lorenza, żeby cokolwiek robić. Więc to był trudny okres. No i potem jest Austria Wiedeń, gdzie się pojawiasz w tym sezonie już tym mistrzostw świata. Tak, później jest ta Austria Wiedeń. Różnie tam też w końcówce już było z grą. No i wyjazd na mistrzostwa, te dwa mecze, które były bardzo słabe, to się z tobą zgodzę, ale to generalnie były słabe dla wszystkich. Wszyscy byli tam słabi. Wszyscy tam grali źle. Tak, wszyscy grali źle. A odpalili ciebie tak, jak odpalili 4 lata później trener Paweł Janas, Jerzego Dudka, tak. Tomasza Frankowskiego. Trochę taka historia. Czy Tomasza Trochę Rząsa? Taka historia. No. Nie znam kularów, kulisów, kto był za to odpowiedzialny. Dla mnie zawsze będzie odpowiedzialny trener. Słuchaj, a ja byłem na mistrzostwach świata. Ja zapytam cię tak, a z Pawłem Sibikiem dobrze się znasz? No bo nie, to jest ten chłopak, który finalnie z Odry Wodzisław, który pojechał na twoje miejsce. To jest ten chłopak, miejsce. Który finalnie. Nie znamy się w ogóle, nie miałem okazji go poznać, natomiast on nie jest niczemu winien. No wiadomo, oczywiście, że ale zabranie Pawła Sibika, który do tej pory nigdy nie zagrał w reprezentacji, a nie zabranie mojej osoby, gdzie, jak wspomniałem, byłem ważnym elementem w całej tej układance, bo kiedy trener Engel przejmował drużynę, wziął nas jako tych starszych zawodników i powiedział, wy jesteście moim wyborem, liczę na was, budujcie atmosferę, drużynę. I to zrobiliśmy. To zrobiliśmy jako pierwsza drużyna z drużyn europejskich. Wywalczyliśmy awans Z Norwegią, od pamiętnego Chorzowie. Meczu na Ukrainie, kiedy nikt nie dawał nam szans. My pojechaliśmy, wygraliśmy chyba 3-1, o ile dobrze pamiętam. Tak, 3-1. I później poszło, jako pierwsi z Europy wywalczyliśmy awans. I nagle już, kiedy mamy jechać na mistrzostwa, odpala się mnie. I było, minęło. No, oglądałeś mecze? Nie oglądałem. Serio? Tak. Nie oglądałeś? Nie. Aż tak to, cię bolało? No bolało mnie to bardzo. Pamiętam, że nawet tak doła złapałem dosyć mocnego. Nie odbierałem telefonów od nikogo. Gdzieś mocno to przeżyłem, bo postawiłem zdecydowanie na reprezentację. Impreza życia. To była impreza życia. Wierzę w karmę, karma wraca, koniec końców na mistrzostwa świata pojechałem, no tak. Europy też, więc no urazy do trenera nie mam, natomiast nieważne, kto by nie stał za tą decyzją, dla mnie odpowiedzialny jest trener. Niewielką satysfakcję, bo szkoda tej drużyny wtedy, bo to był sam znasz tych zawodników. Znam, mogliśmy... tak, no byłem na mistrzostwach świata tych i muszę ci powiedzieć, że Paweł Sibik, to też nie było tak, przynajmniej tak po mojemu, jak na to patrzyłem, to też nie było tak, że on był w jakiś sposób sekowany czy ignorowany przez resztę reprezentacji, przez tych doświadczonych zawodników, ale też było widać, bo to jest w ogóle bardzo spokojny i bardzo cichy chłopak, no, że on jest jakby tak troszeczkę outsiderem z tego. Było dwóch ich takich, tylko jeden z wyboru, bo to był Emanuel Olisadebe, który generalnie był milczący. Ale on pasował do naszej drużyny. Tak, no bo wam strzelał mnóstwo też bramek. Strzelał bramki, więc był akceptowany nawet. Był częścią tej drużyny i się fajnie wkomponował i on wiedział, że na nas też zawsze może liczyć. A tu jedzie, oczywiście nic do Pawła nie mam, bo gdyby mi ktoś zaproponował nagle lecieć na mistrzostwa, spakowałbym się w minutę i poleciał. Pojechało trzech mistrzów Polski z Legii Warszawa wtedy i pojechał ten z sensacyjnej wtedy w sezonie Odry Wodzisław Paweł Sibik właśnie na mistrzostwa. To były te ci krajowi piłkarze. Niewielką satysfakcję, ale naprawdę niewielką miałem, kiedy, tak jak powiedziałem, z 2 lata temu w wywiadzie selekcjoner Engel powiedział, że to był błąd, tak trochę, trochę to trwało kilkanaście lat, nim się przyznał do winy, bo myślę, że nawet wtedy miał na tyle mocną pozycję i gdyby powiedział, nie, ja decyduję,
kogo zabiera na te mistrzostwa, to jest moja drużyna. A, czyli jednak myślisz, że to nie on? Że to nie on był, sam stał za tym wyborem? Nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych. Czytam między wierszami. To tylko ci powiem tak, że kilka dni temu pojawiło się na kanale sportowym kolejny odcinek Jak Kozacy w piłkę grali i tam właśnie analizujemy jedno z tych spotkań, gdzie zresztą grałeś, bo to był ten mecz przełomowy na pewno dla tamtej reprezentacji Jerzego Engela. To był mecz w Oslo, Norwegia-Polska, wygrany, czyli ten taki pechowy mecz dla Adama Matyska, kiedy on doznał kontuzji. Dla Jurka Dudka. A szczęśliwy dla Jurka Dudka. Ta koszulka, która wisi za moimi plecami, to nie jest koszulka Tomka, ale to jest koszulka, w której ty jeszcze występowałeś, bo to jest jeden z tych modeli. Tak, coś kojarzę, tak. Tak to wyglądało. Ale słuchaj, Jerzego Engela to trochę poniosło, bo tam w jednym z wywiadów powiedział, że jedziemy po Mistrzostwo Świata. No, pycha kroczy przed upadkiem. Tak odbieramy kolejny telefon. 22 208 73 48. Bardzo cię przepraszam, że tyle poczekałeś, ale trzeba było parę spraw sobie wyjaśnić. I nie ma problemu, panowie, super słucha. Cześć, dzień dobry, Łukasz Starczyna. Cześć, Łukasz. Hej. Pierwsza sprawa taka, że super, lepszy wystrój teraz jest w Hyde Parku, więc fajnie. Druga sprawa, że super gość, pozdrawiam. Fajnie. Ale jak jest Hyde Park, to ja zawsze dzwonię z hejtem i niestety nie mam pytania. Ja mam prośbę, ja chcę powiedzieć małą refleksję i żeby nasz gość się ustosunkował do mojej refleksji. Tylko dajcie mi, panowie, takie dobre, no 30 sekund. Bo ty byłeś w sztabie Adama Nawałki. To jest tylko moje zdanie, absolutnie, więc mam prawo je wyrazić. Ja jakby nie rozumiem tej całej legendy Nawałki, tego pompowania baloniku Nawałki, że nie wiadomo jaka ta kadra była legendarna. W ogóle nie jestem fanem kadry Nawałki, ale już mówię szybko dlaczego. Ponieważ mając drużynę, gdzie mamy tak, Lewandowskiego w gazie, Waszczykowskiego wtedy w gazie, za Waszczykowskim Piszczek, który jest w gazie, najlepszych bramkarzy, no nie wiem, top 10, Zita, który kapitanem jest Torino, Tychowiaka, który wygrywa Ligę Europy, to by tak naprawdę, no poza tym meczem z Niemcami, co tam się partnęło, bo strzeli 20 razy, pobijali super poprzeczkę, no to wy nic nie wygraliście. No na tym Eurowalia wzięła dobra, sobie Bejla i... Możemy trochę wejść w dyskusję, czy ty wyrażasz swoje zdanie? No dobra, możemy, nie, bo chciałem tu po prostu... Jeżeli twierdzisz, że my nic nie wygraliśmy, to ja... Mówię, moje zdanie tylko, żeby... Ja nie rozumiem tego... Nie, bo okej, ma swoje zdanie, ludzie mają swoje zdanie, bardzo fajnie. Natomiast przez 5 lat przegraliśmy tylko 2 mecze o punkty. Dwa mecze o punkty przez 5 lat i to był mecz z Niemcami i z Danią. Więc no ja życzyłbym sobie, żeby przez najbliższe... Nie, fajnie, to doceniam. Super. Natomiast nie, bo tylko mówię o tego, że nic nie mówi, że nic nie wygraliśmy. Nie przegraliście meczów eliminacyjnych, no przegraliście raptem 2, ale no pucharów z tego nie ma ani wyników. No ja uważam, że z taką paką, to ja bym po Francji, no to strefa medalowa to jest minimum. Okay, taką paką, bo wtedy mieliście drużynę europejską, która powinna... Wymieniłeś 4 zawodników, drużyna. Jakich 4? No 5. Wymieniłem prawie cały skład. Mieliśmy Milita, który był w gazie, Lewandowskiego w gazie, Błaszczykowski w gazie, Piszczek w gazie, Lid, kapitan Torino, Krychowiak w gazie. Brankarzy mamy 2 stop 10. No dawaj, bo nie. No to ile nam zostało? No 4 do tego dołączyć? No nie to, co ma dzisiaj Sousa. Sousa kogo może dzisiaj wziąć? Milita, który jest po kontuzji, co może wziąć? Lewandowskiego ma jednego piłkarza najlepszego na świecie? No Sousa nie ma dzisiaj takiego wyboru, tak? Wiesz co, no, albo inaczej. No to na przykład dla mnie legendą to jest Leo Benhakel. On miał średniaków ligowych i sprawił, że Ronaldo płakał w Warszawie, tak? Znaczy w Polsce, no. Nie wiem, co było w Warszawie. Wziął średniaków ligowych i dokopał na Śląsku. Wziął średniaków ligowych i dokopał Portugalii, która parę lat wcześniej włożyła nam 4-0 na w Korei, tak? To jest taka refleksja i może ty tak to widzisz i super, i fajnie, nie? Chciałem waszych argumentów może posłuchać. No nie, to ja wiem, że... To myślę, że jak się zaraz rozłączymy, bo bez sensu, żebym teraz, to ja się do tego odniosę, dobra? Dobra, okej. Dzięki, dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, było nam miło. No i co? Wiesz co, no nie do końca się zgodzę z tym, bo zostało wymienionych we Francji. Mamy siedem, osiem nazwisk. Tomek, ja też uważam, że robienie, że wynoszenie, naprawdę, mówię zupełnie serio, ale to zawsze to powtarzam, że wynoszenie reprezentacji Adama Nawałki pod niebiosa i
za ćwierćfinał Mistrzostw Europy, nawet jeżeli jest to pierwsze wyjście z grupy mistrzowskiej imprezy reprezentacji Polski od 1986 roku, to wręcz niebywałe. Przez tyle lat nie udało nam się w ogóle wyjść z grupy na mistrzowskiej imprezie, a tutaj wychodzimy z grupy, przechodzimy jeszcze jedną fazę. Że jest trochę na wyrost, tak? Ale chwalenie nadmierne was, to wiesz co, bardzo zawsze... To nie był sukces, ja ci powiem tak. Robert Lewandowski, zawsze widzę, wiesz, to, na jego twarzy to się rysuje. On ma też takie uczucie, kurde, to po prostu było na wyciągnięcie ręki. Ale ja się z tobą absolutnie zgadzam. My wracaliśmy do Polski... To był wynik przyzwoity. My wracaliśmy bardzo do Polski jako przegrani. No, ja byłem naprawdę zaskoczony, że tłumy witają nas na lotnisku. Ludzie są mega happy, szczęśliwi. Ja nie miałem osobiście wrażenia, że my osiągnęliśmy coś wielkiego tam. No, ja niestety można było osiągnąć o wiele więcej. Tak. Więc to nie było tak, że wracamy, kurczę, wyszliśmy z grupy, mierzyliśmy o wiele wyżej. Nie wiedzieliśmy, jak w kraju, jakie tutaj są nastroje. I ja byłem mocno zdziwiony, że na lotnisku czekają nas tysiące ludzi, witają nas. Po prostu poprzeczka wisiała bardzo nisko, no bo znów od 82 roku nie zrobiliśmy wyniku żadnego. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład personalia, to ja wiem, jak się odbywały powołania, że czasami problem było powołać 23 zawodników. Mówimy o cały czas w kółko. Arek Milik, nie wiem, czy Arek Milik wtedy grał w klubie, czy nie grał. Nieistotne. No to jeżeli wymieniamy lewy Milik... Arek wtedy chyba grał. Arek grał, bo to jeszcze było przed jego kontuzją. Ale to nie był jeszcze, wiesz, Arek taki, który... Tak. Fajnie, bo to były jego początki, jeszcze było to zaangażowanie i chęci. Kuba Piszczu, zgadza się, świetnie. Lewy Krycha. I dlatego można powiedzieć, że udało nam się wyjść z grupy. Graliśmy jak równy z równym z Portugalią, ze Szwajcarią, dwa razy z Niemcami. Bardzo dobry mecz z Niemcami, ten zremisowany. Tak, lepszy na pewno niż ten wygrany w eliminacjach. Z Niemcami graliśmy trzy razy remis w zwycięstwo i u nich. To była naprawdę walka. To była walka jak równy z równym. Jeżeli porównasz Niemców, którzy przed mistrzostwami i chyba młodzieżowa drużyna wygrywa mistrzostwa. Druga drużyna jedzie do Rosji na puchar jakiś tam. Tak. Ten zwycięża, a trzecia jest na wakacjach, która jest mistrzami świata. To masz 100 zawodników. U nas odbywało się to w ten sposób naprawdę, bo byłem w tym sztabie, że często 23 zawodników, to trzeba było naprawdę... się mocno, selekcjoner musi się namęczyć, często powoływał kogoś, żeby dać mu zachętę. Ta kołderka naprawdę była bardzo krótka i uważam, że nadal jest. Jest to prawda. Słuchaj, a tutaj pojawiły się pytania na czacie o Kapustkę, który wtedy wypalił nagle. Gary Lineker się nim zainteresował. To było odkrycie, był mały hype. Selekcjonera na Bałtyk, który gdzieś zobaczył z nim, potrafił go tak poprowadzić. Jesteś podobnie zaskoczony, że tak się potoczyła jego kariera? Że on tak nagle skręcił na taki zakręt, że jest znowu w polskiej lidze? Jestem z jednej strony zaskoczony, z drugiej jak usłyszałem kierunek, w którym się wybiera, to wiedziałem, że będzie mu ciężko, że to jest zły wybór. Dla niego idealnym wyborem byłaby na przykład Holandia, Ajax Amsterdam, gdzie jest zupełnie inny styl gry, inaczej się gra, więc ten wybór byłem przekonany, że będzie mu bardzo ciężko. No i teraz oczywiście w takim przypadku fajnie, że może dobrze nawet, że wrócił. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, by znowu zrobić dwa do przodu. I tego mu życzę, bo potencjał jest ogromny. Mamy kogoś na telefonie? No, pamiętajmy jeszcze z piłkarzy, których zbudował trener Adam Nawałka, podpowiada czat. Pazdan, Mączyński, no to są takie nazwiska, których... Ale zobaczmy, z kogo wybieramy. No szczerze mówiąc, z całym szacunkiem dla Michała, czy dla Krzyśka wtedy nie byli piłkarzami. Ale jeden grał w Chinach, drugi grał w Polsce. Wielu takich zawodników było, którzy grali w podstawowej jedenastce. I nie można powiedzieć, że to były czołowe kluby Europy, bo mówimy, ja uważam, że kiedy ja gram w reprezentacji... Jędrzejczyk na lewej obronie, Jędrzejczyk, na nie swojej pozycji. My mieliśmy wtedy o wiele więcej zawodników grających na dobrym poziomie w klubach zagranicznych. Tu w kółko obracamy się wokół 5-6. Ta kołderka była naprawdę, jeżeli jeszcze ktoś złapał kontuzję, 1-2, Robiło się ciężko. To prawda. Niemniej okoliczności spotkania z Portugalią i fakt, że potem mierzylibyśmy się z wyczerpaną meczem z Belgią, Walią, stwarzało naprawdę fantastyczną autostradę do finału Mistrzostw Europy. Mogliśmy przejść do historii. Niestety nie przyszliśmy i ja podobnie jak ty odbieram ten wynik nie jako sukces. To był naprawdę...
Kruca bomba, Tomek, prowadziliśmy z Portugalią 1-0. Ja byłem na Openerze, oglądałem ten mecz. Nikt, słuchaj, tysiące ludzi odpuściło sobie koncert Red Hot Chili Peppers, żeby być na telebimie. Oglądać ten mecz. Tam no niestety, się... to jest piłka. Red Hot przestali grać. Zadecydował jeden rzut karny, a powiem ci taką ciekawostkę, że tą piłkę, którą strzelał Kuba... Klaudiusz? Nie, to nie Klaudiusz, widzisz. Ludzie dzwonią do mnie, wiedząc, że jestem na antenie. No to musimy przerwać program, muszę odebrać. Proszę, jak masz taką potrzebę. Tą piłkę z Portugalią mam u siebie w domu. Naprawdę? Naprawdę. Kurde, powinien się tutaj przynieść do nas, do naszego muzeum. Gdybym wiedział, bym przyniósł. Serio? Tak. Naprawdę? Przyniesiesz tam tą piłkę? Znaczy, mogłem przynieść, pokazać. A nie, zabrać, tak to nie. Zabrać. To tutaj, kto tutaj coś do nas przynosi, kiedyś to zostawia. Czeka na specjalny moment, żeby kiedyś on jest gdzieś tam... No, to grube pieniądze. I na cele charytatywne oczywiście przekazać. Ale to jest niefarcona piłka, ją możemy się jej pozbyć. Tak jakbyśmy tą ze Szwajcarią. Odbieramy telefon. Halo? Witam, Kuba z tej strony. Cześć, Kuba. Mam dwie sprawy. Jedno to jest pytanie do pana Tomka, ponieważ rozmawiałem z panem kilka czas temu kolegą z reprezentacji, który pojechał na tym mistrzostwa w 2002 roku. I ja powiedziałem, że sprawa u mnie wygląda tak, że ja byłem wychowany, bo mój ojciec mi opowiadał o tym 82, że to polska reprezentacja jakieś na mistrzostwa, to zawsze jedzie po medal. No to ja też wierzyłem w to, że naprawdę jedziemy tam po mistrzostwo świata co najmniej. No i pytam pana kolegę. Pana kolegę... Nie pana, nie panujemy sobie, dawaj tutaj na ty, jedziemy. Dobrze, to pytałem Tomek, innego Tomka też z reprezentacji, czy to takie było odczucie i on powiedział, że no niestety oni też mieli takie odczucie, też uwierzyli w to Engelowi, jak jechali na te mistrzostwa. Czy Jerzy Engel to zaczął dopiero przed mistrzostwami chwilę, czy już po awansie wytwarzał was taką atmosferę, że idziemy po złoty medal na mistrzostwa? Wiesz co, no ja tego, nie wiem, z którym Tomkiem rozmawiałeś, może z Tomkiem Hajto, albo Waldo, bo chyba więcej już nie było. Jeden był Tomek, trzech było co jakiś Tomków. Kłosem, a to z Tomkiem Kłosem. Z Tomkiem Kłosem, no, nieważne z którym. No wiesz co, ja włosy przemalować. Ja nie miałem takiego wrażenia. Gdzieś to się trenerowi wymknęło kiedyś i powiedział chyba, że jedziemy po medal. Był taki duży wywiad w Przeglądzie Sportowym. No, trochę gdzieś... Trochę go poniosło. Może poniosło niektórych i zawodników i może i trenera. Ale wcześniej był to szkoleniowiec, który potrafił faktycznie was zbudować tą atmosferę, te jego filmy motywacyjne. To wszystko się zmienia w trakcie, kiedy osiągasz jakiś sukces. Sukcesem mógł być i też to cały czas powtarzał selekcjoner Adam Nawałka, że nie rozmawiać z dziennikarzami do momentu, kiedy nie osiągnie sukces. Po mistrzostwach we Francji dziennikarze mówią, no ale jest sukces. On mówi, nie, no to dla mnie nie jest sukces. Nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, tak. Bo to nie był sukces. Sukcesem mógłby być medal, to mógłby być sukces, bo było to w zasięgu. I czasami w miarę osiągania tych sukcesów, my wtedy po 16 latach wywalczyliśmy chyba awans na wielką imprezę, więc od 86 roku trochę może gdzieś tam, wiesz, niektórzy nie do końca wytrzymali ciśnienie. No poczekaj, ale to też było, bo to wina jest tak samo wasza, piłkarzy, bo był taki moment, awansowaliście na imprezę właśnie jako pierwsza europejska drużyna. Że ja nie miałem takiego wrażenia, że idziemy po medal, być może, bo zostałem odpalony, może później dopiero. No tak, ale jeszcze były te kilka miesięcy, kiedy po awansie i po meczu z Norwegią, wygrywacie z Norwegami 3-0 w Chorzowie, jest wielka feta, awansowaliśmy na mistrzostwa. I jest jeszcze kilka miesięcy, kiedy już pojawiły się pierwsze wywiady, kiedy Jerzy Engel, ja już nie pamiętam, nie mam w głowie tych wywiadów, ale mówił, że ta ekipa jedzie dalej. No i wiesz, i następuje jednak rozluźnienie wśród was. No wy tak się pewnie poczuliście trochę. Zaczynają się kwestie reklamowe, wiesz, no taka prawda. No taka prawda, no i to jest nieodzowny element. Oczywiście. No, dzisiaj to już wiemy tym bardziej. Trochę gdzieś rzeczy, na które my nie mieliśmy wpływu, bo nagle się okazuje, że zostają sprzedawane nasze wizerunki bez naszej wiedzy. Jakbyś się czuł, jak wchodzisz do... No to są te słynne szklanki na stacjach. Jak wchodzisz do Donalda, czy gdzieś i widzisz szklankę ze swoim wizerunkiem. Chciałbym taką. Nie wiem, czy ja nie mam gdzieś. A widzisz. No. Więc ja muszę ci powiedzieć, że my jako drużyna wtedy wiedzieliśmy, że taka sytuacja się pojawi. No dobra, ale uciekła wam trochę koncentracja. Nie, nie uciekło, bo stworzyliśmy bardzo fajny taki pomysł, że nieważne, kto ile w jakiej reklamie zagra, wrzucamy wszystko do jednego wora i dzielimy
na minuty, kto ile zagrał w eliminacjach, bo to był nasz wspólny sukces. Nagle to się trochę wymknęło spod kontroli, bo pojawiły się jeszcze różne inne sytuacje, na które my nie mieliśmy wpływu, a ktoś sprzedawał nasze prawa. Ja rozumiem, prawa. To teraz mówisz o prawach wizerunkowych, a ja mówię o koncentracji piłkarzy. I to też na pewno miało wpływ, bo nagle zaczęły się, tak jak wszystko fajnie szło, pewne nieporozumienia. Na linii też może PZPN, drużyna. No, bo tak było. Tak było. Ostatnie sprawy były załatwione już w trakcie mundialu w Korei. Tak. Ostatnie sprawy były załatwiane podczas... Między meczami. Między meczami, bo o tym wiemy. Zawodnicy wnosili jakieś roszczenia. Trochę było to też na pewno miało duży wpływ na postawę. Te buńczuczne takie zapowiedzi, że jedziemy po medal, też na pewno nie pomogły, bo lepiej spokojnie. Dalej pojedziesz. Więc no, to wszystko miało na pewno wpływ. Nie? Jesteś jeszcze z nami, bo jeszcze chyba chciałeś coś nam dorzucić. A, już nie ma. No to będziemy... Słuchaj, chciałbym cię zapytać tak szybciutko przed kolejnym telefonem. Kiedy ty czułeś się najmocniejszy w karierze swojej piłkarskiej? Taki moment, że czujesz, że... Ale teraz jestem kozakiem. Na pewno jeden z takich momentów, do którego często wracam, to był mój debiut w reprezentacji Polski. Mecz, o którym ty wspomniałaś na samym początku. Eliminację Mistrzostw Europy 95. Kiedy nagle zostajesz gdzieś zauważony, jesteś już w Feyenoordzie, Rotterdam gra z największymi zawodnikami na świecie, jeśli chodzi o nazwiska, i przychodzi powołanie. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy trener Apostel zapytał mnie się, czy jeżeli wyjdę w podstawowym składzie, to nie pęknę, bo powiedziałem, że no, nie ma w ogóle mowy. 90 minut zagrałeś w debiucie, 90 minut przeciwko Francuzom. Ja praktycznie z tego, co pamiętam, to od tamtej pory większość spotkań grałem od pierwszej do ostatniej minuty. Zagrałem wtedy 90 minut, w środku pola nawet ślizgiem przejąłem piłkę. Zagrałem, chyba Dziusko wtedy strzelił, czy Kowal strzelił? Chyba Kowal, to 1-1, albo... prowadziliśmy 1-0, Woźniak wspaniale bronił. Prowadziliśmy 1-0, po moim przejęciu piłki zagranie chyba do Dziusko do Kowala i Kowal strzelił, albo odwrotnie, nie jestem pewien, bo... Chyba Jusko, zaraz tam to... Jusko strzelił. Ja przejąłem w ślizgiem w środku pola do... Bernard Lama w bramce. Emy Jacquet trenerem. Za 3 lata nie zdobywać tytuł. I Andrzej Woźniak w naszej bramce. Więc to jest taki mecz... I Zidane w składzie. To jest taki mecz, kiedy stoisz na murawie, odgrywany jest hymn z orzełkiem na piersi i sobie wyobrażasz, że twoje marzenia gdzieś z dzieciństwa... Pamiętasz te myśli? Co ci wtedy Spałem chyba, bo już wtedy gra na takim wysokim poziomie nie była mi obca. To już wiesz, jesteś w drużynie już jakiejś klasowej, gdzie na mecze przychodzi po 50 tysięcy ludzi co mecz, więc jest ta presja. Ale no mocno to przeżywałem i ta świadomość, że cała twoja rodzina, wszyscy twoi bliscy siedzą właśnie teraz przed telewizorem, to chyba było coś niesamowitego i często jak jestem pytany o taki, właśnie teraz mnie się pytasz o szczyt formy, ale ten mecz, no to było dojście w mojej karierze, jak ty to powiedziałeś, do już takiego momentu, w którym, o którym marzy chyba każdy zawodnik. I ten mecz, bo zazwyczaj nie mam pamięci do spotkań, do wyników, nie wracam do tego, z kim strzeliłem bramkę, byś mnie zapytał, z kim, to nawet nie pamiętam, ale ten mecz pamiętam jak dzisiaj i to było coś wspaniałego. No myślę, że generalnie ta gra w Holandii, występy dla Feyenoordu czy dla PSV, mistrzostwo Holandii, to ale też bardzo fajnie wspominam sezon w Artwie Poznań na przykład, kiedy graliśmy na pustym stadionie zarośniętym drzewami. To ja ci jeszcze tylko dużo fajnych momentów. Początek mojej w ogóle kariery piłkarskiej, przygody w Olimpii Poznań, kiedy mieszkałem w Lasku Golęcińskim. Grałem razem z Grzesiem Mielcarskim, z Jurkiem Brzęczkiem i wielu innych znanych zawodników. I wyjeżdżając do Holandii, wtedy grać w Ekstraklasie to było naprawdę coś. Miałem wokół siebie Jacek Krzystoli, mnóstwo starszych zawodników, o których można było się uczyć. Andrzej Borówko, naprawdę, Sławek Suchomski, wielu, od których, Andrzej Magowski z Bydgoszczy, od których być z nimi, przebywanie na treningu, Piotr Soczyński jeszcze wtedy w Olimpii, to było coś. Po kilkunastu latach wróciłem do kraju, do Lecha Poznań.
To cię o to zapytam w następnym tym. To jest ciekawe. Lech Poznań sezonu 2005-2006 to jest ciekawa sprawa. Czułem się, jakbym trafił do drużyny trzecioligowej. Okej, okay, zaraz cię o to zapytam. To jeszcze tylko ci powiem. Wiesz, komu zabrałeś piłkę w tym meczu, tym ślizgiem z Francuzami i po której poszła akcja? No. Pamiętasz? No. Nie, ja nie pamiętam, że komuś. Francuzowi. Tak? Brawo. Okay. To był Zinedine Zidane. To był Zinedine Zidane. Zidane pomyślał, no, ciekawe, czy Zidane też o tym nie pamięta. Odbieramy telefon. Kto jest z nami? Halo? Idealnie się strzeliłem, bo Kuba Poznania. O. Także Poznań tu jest mocno grany. Ja nie wiedziałem, że w ogóle pan Tomek jest z Poznania. Tam coś kojarzyłem tego Lecha. Wszędzie on nie jest z Poznania, ale ja we wszystkich poznańskich klubach grał. Tak. A, okej, okay, ale no. Tam te początki, tam Warta, Olimpia, Lasek Kolęciński, to są bardzo mi bliskie rejony. Także to pan pewnie mieszkał na Batorego, bo tam wszyscy mieszkali na Batorego. Nie panujemy. Tak, tak. Nie panujemy. To jest Tomek. Mieszkałeś na Batorego. Okej, okay, no. spoko. No. Wiesz co, na Batorego chyba nie mieszkałem. Natomiast powiem ci jeszcze taką ciekawostkę, że jak skończyłem 8 klasę podstawówki, to poszedłem do Technikum Kolejowego do Poznania, które się mieści na Fredry przy Okrąglaku. I tam też wiem. I tam też chodziłem do szkoły. A mieszkałem w internacie zespół szkół geodezyjno-drogowych jakiś gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie. Więc Poznań gdzieś tam cały czas się przewijał przez tą moją przygodę z piłką. Karierę ustaliliśmy. Karierę, umówmy. No. Ja powiem tak, ja z racji do mojej masochistycznej miłości do Arsenalu, no niestety męczę się tutaj z tymi osłami moimi i ich oglądam, nie oglądam was, jutro sobie otworzę do tworzenia. A widzisz, bo dzisiaj Liga Europy, bo ja w ogóle nie znam, widzisz, no nie znam wyników. Nie, Tomek, to znaczy, to nie da się na to patrzeć. Poglądaj golfa, leci, Master. Golf bardzo to, tak. Od 15 lat co tydzień do tego Arsenalu siadam i no nie wyleczę się. Czekaj, ja zobaczę, jakie są wyniki, bo mamy 78 minutę. Arsenal, wszystkie spotkanie. Arsenal-Slavia 0-0. Arsenal-Slavia 0-0, to dobrze, bo ja jestem za Slavią. Dynamo Zagrzeb przegrywa z Villarreal 0-1. Granada, Manchester United 0-1. Bramkę strzelił, słuchajcie, Marcus Rashford w 31 minucie. I w Amsterdamie Ajax. Ajax gra bez swojego, słuchaj, czołowego napastnika, bo go nie zgłosili. Oni wzięli Francuza Alera i przez błąd kierownika drużyny, jak myślę, nie zgłosili, czyli nie zgłosili człowieka. Nie tylko Legii się zdarza, tak że jest. Coś tam. No to oni odwrotnie, oni nie zgłosili go. Strzelił Klasen na 1-0, potem Tadic nie wykorzystał karnego i dla Romy, ostatniego włoskiego przedstawiciela w europejskich pucharach, wyrównał Pellegrini. Mamy 1-1, końcówka meczu. No dobra, ale masz jakieś pytanie do nas. Okej, okay, ja mam, no właśnie, bo ten mecz mnie... Ale my nie oglądamy tego meczu. Nie, wiesz co, ale nie da się tego oglądać i nie da się tego słuchać. Ja wiem, że to znaczy... No to oglądaj tak dalej, nas i słuchaj ale nas. Nie, ale ja mam jedno pytanie do Tomka. No. Czy Tomek w ogóle miał, szczególnie tam po Euro 2016, jakąś tam propozycję komentatorską z jakiejś tam stacji, czy było jakieś tam... Wiesz co, po 2016, no to nie, bo byłem cały czas aktywny jako dyrektor reprezentacji do 2018. Czyli po Rosji nie miałem. I muszę też powiedzieć, co jest dla mnie trochę zaskakujące, że nie miałem też żadnej propozycji jakiejkolwiek piłkarskiej. Wydawać by się mogło, że ta nasza reprezentacja wtedy organizacyjnie wszystko stało na najwyższym poziomie. I można było się spodziewać, że może jakiś klub się do mnie zgłosi, powie... I nic? Nic. Ani jednej propozycji. Proszę bardzo. Nawet rozmowy. Czyli zakładam, że w naszych polskich klubach jest tylu fachowców, którzy się znają na tym wszystkim, że nie ma zapotrzebowania. Co w ogóle ubolewam nad tym, że zbyt mało reprezentantów. Jako przykład zawsze podaję Jurka Dudka, który miał wspaniałą karierę piłkarską. Czy nas jest stać na marnotrowanie takiego potencjału, jakim dysponuje Jurek Dudek? No Solenizam dzisiejszy chyba też. Tak mało jest go w tym. No też jest mało. Solenizan tak, miał swoje szanse, nie? No tak, ale to jak paręnaście lat temu. A Jurek jest najlepszym przykładem. My nie jesteśmy Holandią, która co roku generuje, produkuje kolejne wielkie nazwiska. Zawodnicy kończą kariery w wielkich klubach, a Jurek gra sobie po prostu w golfa, bo nie jest nijak wykorzystywany i to mam wrażenie, że nie do końca z własnej
własnej woli po prostu nie otrzymuje jakichś sensownych propozycji, by gdzieś w naszej polskiej piłce coś robić. Wracając do twojego pytania komentatorskiego, jakieś tam propozycje się pojawiały po Rosji. Generalnie się, myślę, że nawet do tego momentu trochę odciąłem, niechętnie gdzieś tam się pokazuje. Ostatnio pokazałem się w telewizji. Ale byłeś w telewizji, widziałem. Byłem w telewizji teraz, tak. Trochę szkoda mi czasu, powiem trochę szczerze, jak cała piłka towarzyszyła mi całe życie. Jako zawodnik, wiesz, od rana do wieczora przy reprezentacji, od rana do nocy. No i gdzieś staram się, tak wiesz, żeby wszystko miało równowagę. Nie chcę w 100% poświęcać się znowu piłce. Mogę jeszcze szybko do Tomka? Spoko, dawaj. Dobra. Tomek, bo przepraszam, no, bo Smoka. Właśnie dobra. Was jest dwóch. Ja, Tomka Iwana tylko z nazwiska, przepraszam. No i to nazwisko też jest bardzo popularne. Przepraszam. W każdym razie, Smoku, powiedz mi, bo ja tu tak oglądam ten mecz i no, od, tak jak mówiłem, 15 lat kibicuję temu Arsenalowi, no i się dowiedziałem, że od komentatorów, że jest Bakayo Saka, że nie mówi się Bellerin, tylko Bellerin. I kurczę, no, w tym Polsacie, ja wiem, że tam pracowałeś i tobie jest to trudno mówić, ale niekoniecznie mi chodzi o Polsat. Mhm. Zdarzają się spadki, w Polsacie zdarzają się dobre mecze, ale bardziej. W sensie komentatorskie. I raczej tam no, na palcach jednej ręki można liczyć. Czy, nie chodzi mi zupełnie o nazwiska, czy w zawodzie komentatora, tam szeroko rozumianym w Polsce, jest coś takiego jak taka skrucha i nawet nie przyznanie się do błędu, ale taka chęć poprawy takiej. No, mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi, że po prostu, że no, wracasz rozumiem. Do domu, w piątek rano się budzisz po takim właśnie meczu Ligi Europy i sobie pomyślałeś, ja pieprzę, nie Bakayo Saka, tylko Bukayo Saka i to muszę się przygotować lepiej na ten mecz. O to mi chodzi, że jest coś takiego? Coś ci powiem. W ogóle to generalizowanie, czy w zawodzie komentatora. Ja mogę mówić za siebie i wyłącznie za siebie. Ja w ogóle nigdy nie miałem problemu z przyznawaniem się do błędu, jeżeli mi się zdarzają takowe na antenie. Bardzo pewnie, że mi się zdarzają, bo to jest operowanie na żywym organizmie i to się po prostu nie da się skomentować. Patrzeć na to, co się dzieje na boisku, analizować to tutaj, wiesz, twoje notatki nie da się przeprowadzić transmisji bezbłędnie, pewnie, ale jeżeli coś mi się zdarzy, a się zorientuję, że mi się zdarzyło, nigdy nie mam problemu z tym, żeby się przyznać do winy i do błędu. No, a jak się coś zdarzyło i się nie przyznałem, bo nie wiedziałem, to tak, siedzi to we mnie i jestem na siebie zły, że gdzieś coś tam pomyliłem. No ale wiesz, ale jak mówię, ja mogę mówić za siebie. Nie. Każdy jest kowalem swojego losu. I każdy jest tylko człowiekiem. I każdy jest tylko człowiekiem. Wszyscy popełniamy. Dobra, okej. Okay. No. Ja się rozłączam, tylko jeszcze powiem jedną rzecz. Tomek, ja bardzo bliska mi osoba parę lat temu przegrała walkę z depresją. I fakt, że bardzo często poruszasz ten temat w różnych programach, w różnych w ogóle nie tylko na kanale sportowym i tak dalej, sporo znaczy. I jeżeli tam ludzie słuchają teraz, to jakby ogromny szacunek dla ciebie za to, że w ogóle poruszasz ten temat, bo temat jest trudny, a trzeba go poruszać. Dzięki bardzo, miłego wieczoru i mam nadzieję, że jednak Liverpool wejdzie do Ligi Mistrzów. Na razie. Za to cię wyjątkowo szanuję. Dzięki, stary. Dziękuję bardzo za ten telefon. I z Arsenalem w finał Superpucharu, żebyście jednak tam ten Real... Tracę cię, już cię nie słyszę, co tam mówisz. Trzymaj się, dzięki. Bardzo ci dziękujemy. Będziemy odbierali jeszcze kilka telefonów, bo patrz, jak nam szybko czas leci. Jest 22:41, na moment zaraz musimy... prywatnie wrzucić, bo pisze mnie mój brat Słoik, który mówi, że ogląda nas z Zosią i Borysem. No. I pozdro dla Smoka. Pozdro, Brachola. A dla mnie już nie. Dla mnie nie ma pozdrowień, tylko dla ciebie. Dla ciebie nie ma, nie ma pozdrowień. No widzisz, i taki to los. Posłuchaj, sezon 2005-2006, wracasz do naszej ekstraklasy, wracacie ze Świrem, żeby sobie pokopać, bo wam się jeszcze chce, bo już tak szczerze mówiąc, to była pewnie wasza jedyna motywacja. Nie wiem, czy motywacją było to, żeby zostać tym jednym z dwóch piłkarzy, który zagrał w trzech poznańskich klubach, to mi zaraz powiesz. Absolutnie, nie. Wtedy o tym nie myślałem. Bo nawet pewnie jeszcze o tym nie wiedziałeś. No dobra, i trafiacie do drużyny, gdzie w ogóle waszym trenerem jest starszy od ciebie o 2 lata, Czesław Michniewicz, bo to był taki czas. I już nawet to powiedziałeś. Sodoma i Gomora. Nawet mówiłeś to w wywiadach, bo to już sobie sprawdziłem. Tak. Teraz ci zacytuję. Amatorka, nawet piłki, którymi nie trenujemy, nie nadają się do niczego.
to, że nie mamy płacone na czas, to nic, bo w ogóle nie mamy, nie mamy płacone. No, ja byłem bardzo rozczarowany z wielu względów. Organizacyjny, to o którym wspomniałeś, ale też poziom sportowy. Wyjeżdżając z Polski... Tak się obniżył. Tak się obniżył. Gdybym miał to porównać do tamtego okresu, minęło kilkanaście lat, to myślę, że to mogła być druga, trzecia liga. Poziom zawodników, z którymi mogłem... Załamka, bo jak ty wyjeżdżałeś, to ja jeszcze nie komentowałem, bo dopiero Kanał Plus powstawał, ale w 2005 to komentowałem. Poziom komentatorski wzrósł. Poziom piłkarski się obniżył. No. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, no to ja byłem trochę zdruzgotany. Mm. Idąc do takiego klubu jak Lech wtedy, bo to nie jest ten Lech teraz. Tak. Byłem po rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych. Przed każdym treningiem wymagałem dodatkowych zajęć wzmacniających, przyrządów. Musiałem to nabyć we własnym zakresie. Mhm. Piłki, o których wspomniałeś, no nie nadawały się do treningu. W pewnym momencie musieliśmy ze świerszczem załatwić nowe piłki, żeby było czym trenować. Więc no to wszystko gdzieś sprawiło, że ja później zerwałem drugie krzyżowe w drugim kolanie. Jeszcze nie wróciłem do pełnej sprawności po jednej operacji. Złapałem drugie w zimę. Próbowałem, bo nie było wiadomo, czy to są krzyżowe, czy nie, i później już jednak podziękowałem. Nie były wypłacone wynagrodzenia, więc no niestety bardzo źle to wyglądało i stąd też moje rozczarowanie. Teraz wiemy, że wiele się zmieniło w tym zakresie i takie kluby jak chociażby Lech, czy Legia, czy wiele innych, może też dzięki właśnie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który to wszystko unormował, wprowadzone zostały licencje. Klub, który nie spełnia warunków, nie dostaje licencji, nie może być zaległości finansowej. Natomiast wtedy akurat trafiłem na taki dosyć trudny okres chyba w polskich klubach. No i co wiązało się z tym, że jednak postanowiłem zawiesić buty na kołku, jak to się mówi. I to był chyba dobry wybór. Słuchaj, pyta o to czat, ja też cię chciałem o to zapytać. Jedna z lepszych anegdot, którą... I teraz musisz mi potwierdzić, jak ona wyglądała naprawdę. Mhm. Cofamy się, robimy rewind. 6 lat, jest 1999 rok. Mhm. Mecz, który już wspominałeś, czyli mecz Polska-Anglia, po którym zagrałeś u Olafa w filmie. No to już pewnie wiem, o co chodzi. No, wiadomo, że o co chodzi. Jest mecz Polska-Anglia, prowadzi to spotkanie Janusz Wójcik. Kurde, Radek Gilewicz przewraca się, wychodzi sam na sam, przewraca się na jakimś krecie, no w ogóle nie oddaje strzału. Wtedy mogliśmy wygrać, nie? No, słysz, jak ja siedziałem na trybunach, po prostu no masakra, ci Anglicy na mnie leżą wybitnie. No i jest przedmecz, tak? I historia wygląda tak. Janusz Wójcik chodzi po szatni i sprawdza, który ma diastemę, czyli który ma przerwę między zębami. Pokaż nam się. O, ty. To ty masz mi sprowokować i masz strzyknąć w najgroźniejszego wówczas angielskiego piłkarza. Ale to o mnie mówisz? Tak. Nie masz? Masz? Trochę delikatnie. Podobno to jest cecha ludzi inteligentnych. No, możliwe, nie wiem. No, ty, Jerzy tak, Brzęczek, no. Tak mówią ci, którzy mają. Dobre. No i co, jak to było? Czy miałeś sprowokować Davida Beckhama? Tak, to nie wyglądało. Jak to wyglądało? To są później historie, które są dopisywane. Ale legenda piękna. No wiadomo, że Janusz Wójcik znany był z takich niekonwencjonalnych przemówień, sposobu docierania do zawodników. Było, nie pamiętam dokładnie, wiele ostrych słów, jak to mamy z nimi postępować, jak ich prowokować, co mamy im zrobić. Natomiast to gdzieś już spowodowało, że byłeś taki napompowany i faktycznie podczas meczu doszło do różnych słownych też i fizycznych. No. I fizycznych. Nie sprawdzaj ci telefonu, czy obrażałeś Victoria Beckham. Chyba coś takiego było, wiesz, chyba coś takiego było. Czyli ta akurat część historii jest prawdziwa? Ta część jest, nie sprawdzam w tym, ale akurat z tego meczu muszę cię się pochwalić. Mam taką fajną fotę. To jest ten słynny mecz. Dobra. Czekaj, żeby na rolce nie było nic więcej widać, bo z tą rolką to trzeba uważać, nie? Sprowokowałeś tego Beckhama w końcu. Tak, no było trochę tam takich
trudnej sytuacji, był poza meczem i generalnie to był ten mecz, kiedy z Anglikami mogliśmy wygrać wtedy. Kurczę. Ale nie było historii, że Janusz Wójcik chodził i sprawdzał przerwę między zębami, który ma siknąć. Chociaż pamiętam, że były takie teksty. Nie wiem, czy akurat przed tym meczem, może przed tym właśnie, może stąd to się wzięło, że jeżeli ktoś ma przerwę, to może tam jej użyć. Czyli jednak. I wtedy spojrzał znacząco na ciebie. Chyba nie, ale mogło coś na pogadance przemeczowej takiego być. Nawet chyba było, że odnośnie tej szpary i jeżeli ktoś ma, trzeba przeciwnikowi zapodać. Janusz Wójcik był niemożliwy. Przedostatni jego mecz w reprezentacji, bo to było 0-0 z Anglią na Legii, a potem przegraliśmy na Rasundzie kilka tygodni później ze Szwedami. Kurczę, niestety nie grałem w tym meczu, ponieważ za żółte kartki nie mogłem, pojechałem tam i wiele eksperymentów. Jak zacząłem Tomka Hajty, który grał na środku pomocy, to chyba remis tam wtedy wystarczał. Tak, a Szwedzi już chyba tam nie bardzo musieli wygrać, więc... No, zawaliliśmy te dwa ostatnie mecze. Jeden punkt. A było naprawdę niewiele, żeby pokonać tych Anglików i awansować. Kilka razy byłem tak, że byliśmy gdzieś blisko i później coś poszło nie tak. Albo nie wiem, czy też taki mecz graliśmy chyba też ze Szwecją w Chorzowie, kiedy przegraliśmy chyba 1-0 po błędzie, nie wiem, Jurka Brzęczka chyba podania. Kojarzysz czy nie? Poczekaj. Bo mi się wydaje, że tak, to też... To wtedy to Ljungberg, strzelił. Ljungberg strzelił. Z Arsenalu zresztą. Tak. To też... tych spotkań wiele było różnych. Często było tak, że byliśmy gdzieś tam na styku i jednak decydujące spotkanie nie wypaliło, ale wypaliło z trenerem Engelem wtedy po 16 latach. Wypragniony awans, ale sytuacja, o której już rozmawialiśmy, się wydarzyła się. Odbieramy telefon, kto jest z nami. Słuchajcie, jest 22:50, więc umówmy się, to będą, nie wiem, czy nie przedostatni, albo przedostatni telefon. 208-73-48, warszawski numer. Kto jest z nami? Halo. Cześć, Krzysiek z Mielna. Cześć, Krzysiek. Saturn Mielno, pamiętajcie, nie Jantar Ustka, tylko Saturn Mielno, pamiętaj, Tomek i Iwan. Mielno, czy to jakieś derby? Ale to Mielno, to Świerszu Mielno dobrze pamięta. Witaj, ja piękni kawalerze. Ale wiecie, Saturn Mielno i Jantar Ustka to nie po drodze. Okay. To może Tomek Iwan coś powie potem na ten temat, ale dwa pytanka. Do Krzyśka Smokowskiego, przepraszam, do Tomka Smokowskiego. Tomek, dlaczego ty nie idziesz drogą Mateusza Borka? Mateusz sobie znalazł jakąś swoją niszę, komentuje mecze i Bundesligi, i czasem reprezentacji Polski. Dlaczego my nie możemy nigdzie usłyszeć Tomasza Smokowskiego? To stary, jest numer jeden. Chcę ci powiedzieć tak, bardzo źle szukasz, ponieważ komentuję mecze. Raz w tygodniu Liga Francuska, Canal Plus. Zapraszam, zachęcam. Nie. Bardzo ciekawy mecz Paris Saint-Germain-Lille ostatnio. Paryżanie przegrali 0-1 z Lille, ale ja ci powiem, mi jest dobrze. Ja naprawdę nie mam potrzeby Ale na mnie jest dobrze, że nie słyszymy ciebie, bo ja też nie oglądam Ligi Francuskiej, widzisz? Nie. Tu masz te 200 kolejne złotych, tak jak się umówiliśmy, dzięki. Okay. No dobrze, niech będzie Liga Francuska, której, nie wiem, co ogląda, ale okej, niech oglądają. Ale zgadzam się, szkoda marnować takiego talentu jak Smoku, żeby na Ligę Francuską, prawda? Masz tu te trzecie 200 złotych, dobrze, dziękuję. Dawaj dalej. I mam takie pytanie do was obu. Słuchajcie, bo wracam do tego prezesa PZPN-u. Tam ma być Kulesza albo ma być Koźmiński. To ma być ktoś, powiedzmy, z Ligi Polskiej versus ktoś z PZPN-u. Niestety, ale Koźmiński to jest, zderzenie z Bońkiem to w ogóle nie ma żadnego porównania. Bez charyzmy, jakiś cichy, stonowany, w ogóle nie ma człowieka. Nie wyobrażam sobie, jak Polskim Związkiem Piłki Nożnej może kierować ktoś taki jak Koźmiński. Kuleszy nie znam, ale Przebojowy. Z naciskiem na przeboje. Nie, najbardziej przebojowym człowiekiem w lidze polskiej jest Bogusław Leśniodorski. Koniec, kropka. I teraz wy powiedzcie się, czy gdyby Leśniodorski startował, to uważacie, że to powinien być prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z takimi jajami, z taką charyzmą. Mówi zawsze tak, jak mówi. To będzie dosłownie drugi Boniek i ma wizję, bo za jego czasów Legia zdobywała największe trofea. Nie widzę żadnego Kuleszy,
i nie widzę żadnego Kozińskiego. Bo to będzie dosłownie, no dobra. Dobra, dzięki, no tak, na razie, hej. Tak, no trzymaj się. Dzięki, hej. Tylko wiesz co, no to trochę jest tak, że to niestety delegaci decydują, baronowie, tak, kto zostanie prezesem i tu jest cały pies pogrzebany, to nie jest to, co uważa środowisko piłkarskie. No, można powiedzieć, że to środowisko piłkarskie, kibicowskie. Nie porównywałbym tutaj do prezesa Bońka, ponieważ no, z całym szacunkiem oczywiście, jeśli chodzi o tutaj efekty i zasługi dla Legii Warszawa. Natomiast no, wiemy, prezes, znany piłkarz, kontakty zagraniczne, wszyscy go znają praktycznie na całym świecie, no, ale na pewno ciekawa kandydatura, jednak no to wiele czynników wpływa na to, kto zostanie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i najważniejsze, że to właśnie delegaci decydują, baronowie, no i trzeba tutaj umiejętnie tą sprawę rozegrać. Ten, który rozegra to lepiej, ten pewnie zostanie prezesem. Nicola Pepe, 86 minuta na 1-0 dla Arsenalu, czyli akurat jak rozmawialiśmy z kolegą do Arsenalu, oni to on, rozmawiając z nami, nie obejrzał pewnie tego gola. Ale uwaga, Holesz, 90 minuta plus 4, Slavia wyrównuje. Powiem ci, że ja się cieszę. Ja się, chciałbym, żeby Czesi przeszli dalej. Ostatnie minuty, teraz szybki strzał. Najbardziej szalony piłkarz, jakiego spotkałeś na swojej drodze i dlaczego? No, paru z oryginałów spotkałeś. Paru spotkałem. Muszę teraz, w zasadzie to chyba... kilku ich było, nie? Ba, żeby kilku. Nie? Dobra, pomyśl, odbierzemy telefon, żeby nie było, ale pomyśl, miej to z tyłu głowy i daj mi jakieś dobre story na jego temat. To nie musi być koniecznie świr, ja nawet nie chcę, żebyś powiedział, że świr, bo te jego opowieści już znamy, ale na pewno poznałeś jeszcze paru większych. Nie, w ogóle przy świrek mi przez głowę nie przeszedł. Dobra, miej to. Tak. Dobra, zostawiam cię z tym pytaniem, okay. Bo jeszcze mamy parę minut. Odbierzemy telefon. Ja przy okazji powiem, że ja mam na sobie bluzę kanału sportowego. Tu nawet właśnie nie widać, tak patrzę, co ty masz, kanał sportowy. Tam można to kupić? A tutaj są nasze, można kupić w naszym sklepiku. A tutaj są, słuchaj, wszystkie programy wypisane, które zdążyliśmy zrobić przez ten cały czas, jak od naszego startu. Dzisiaj nie wiem, czy oglądaliście, ale miała swoją premierę. Znowu, ponowna premiera Parku Maszyn, magazynu żużlowego, który teraz już tydzień w tydzień będzie miał swoje miejsce w ramówce. To nie jest koniec niespodzianek dla was. Oglądajcie. Myślę, że w poniedziałek przy okazji Misji Futbol coś wam powiem więcej na temat jeszcze innych dyscyplin. Co, telefon czy do zawodnika? Czy do zawodnika? Masz? Adam Ledwoń. O, świętej pamięci. Dobrze, Adam Ledwoń. Szamo opisał w swojej książce, którą też zresztą możecie kupić, już chyba nie, tak. Parę historii, jak ci zdemolował samochód, gasił pety na tapicerce, skakał po dachu. Było kilka historii, nie czytałem książki Szamo, no bo pamiętam, mam to wszystko w głowie, no. ale kilka ciekawych historii było. Natomiast na boisku, kiedy grałem z nim, graliśmy praktycznie razem w środku pomocy, no to leciały iskry, nie? Tylko spojrzeliśmy się na siebie i wiedzieliśmy, że włączamy. Nie oszczędzał nikogo, był mistrzem w łamaniu nosów z łokciem. Tak, że sędzia, wtedy jeszcze nie było VAR-u, że zazwyczaj nie dostawał nawet za to żółtej kartki. Nieważne, czy to był Jurek Brzęczek, który grał przeciwko nam, czy też ktoś inny, jakiś austriacki zawodnik. Padło tylko hasło, że Adam, włączamy. Włączamy, to było dosłownie. Włączamy, tak, włączamy się zaczęło. No historie różne, skakał mi po samochodzie, natomiast bardzo kontrowersyjna postać. Pamiętam, kiedy za Janusza Wójcika wszyscy stawiliśmy się na zgrupowaniu, oczywiście zabrakło Adama, spóźnił się na trening w podejrzanym stanie, kiedy jeszcze wyszedł na boisko Legii na trening i okazało się, że nie ma skarpetek, tylko w samych butach piłkarskich jest. Dosyć komicznie to wyglądało, ale też fajny człowiek i przyjaciel. Wiedziałem, że zawsze na niego mogę liczyć, więc postać mocno kontrowersyjna, ale jedna z takich, których się zapamiętuje. Szamo był szalony, ale Szamo przy nim był spokojny, więc sobie wyobraź. Ojej, ale bardzo mi się podoba sformułowanie, wyszedł w podejrzanym stanie. Jeszcze tego nie słyszałem. Dobre, ale Mati podpowiada jednego zawodnika. Ja podpowiem Tomkowi, pisze mi Mateusz Borek. Abel Xavier.
Abel Xavier też był specyficznym zawodnikiem. Tak, w PSV przez moment graliśmy razem. Pamiętam, jak kiedyś pożyczył mi swoje Porsche 911 do pojeżdżenia. Pojechałem do niego do domu. Dom miał zrobiony jak w dyskotece. Zamiast lampy duża kula. Więc to było już w ogóle, mówię, jakieś dziwne grafity na ścianie. Dobry no, kotek. Tak, dobry kot, mocno kontrowersyjny. Miał już swoje fryzury wtedy? Miał już fryzury różne. Na Presleya. Tak, więc ciekawe. Natomiast no, to tak bardziej jako zjawisko go traktowałem, a z Adamem znałem go od podszewki. Trochę otaczałem go taką opieką. My, jak byliśmy, graliśmy wtedy w Admirze Wacker, była tam mocna grupa, bo był Marek Świeczewski, był Szamo, byłem ja, był Adam Ledwoń i my ciągnęliśmy cały ten wózek. Pamiętam, jak kiedyś nam wpadliśmy na taki ciekawy pomysł, że musimy z trenerem pogadać na osobności, chcieliśmy go pod prysznic zabrać. Czterech Polaków i trener Rachimow zresztą, taki słynący z temperamentu, więc no takie tam... Wciągaliście go pod ten prysznic? No tak, była nam taka sytuacja, że jeden miał rozmowę wychowawczą trzymać z trenerem. Rozmowa wychowawcza, jeden miał trzymać klamkę, żeby nie mógł wyjść. Pamiętam to jak dzisiaj, więc takie różne fajne. No ja byłem wtedy na takim etapie bardziej kończącym swoją karierę, ale też fajna przygoda. I Adam, na którym zawsze gdzieś tam roztaczałem go opieką, jak gdzieś po meczu szliśmy, zawsze go uspokajałem, Adam spokojnie. Pamiętam, kiedyś pojechałem na kadrę, co się okazało, Adam gdzieś czołowe zderzenie jechał pod prąd w Wiedniu. Więc tych przygód było naprawdę dużo. No, fajny okres. Niestety źle to wszystko się dla Adama skończyło, ale wspaniały człowiek. Słuchajcie, odbieramy ostatni telefon. Razem z nami Tomek Iwan. Kto się do nas dodzwonił na koniec? Halo, słuchamy. Hello, gentlemen. Can you hear me? Dzień dobry. Dobry wieczór, cześć, hej. Ja myślę, że do pochodzenia. Cześć, Smoku, cześć, Tomek. Cześć. Siema, chłopaki, powiem wam, tyle razy dzwoniłem poprzednio i nie mogłem, ale no teraz się udało. I prawie nie wiem, co powiedzieć, ale powiem. Nie zmarnuj tej sytuacji, okazji. Wychodzisz jeden na jednego. O, proszę bardzo. I tak zrobię. No. Generalnie, to muszę wam powiedzieć, mam na imię Damian. Dzwonię do was z Aylesbury w UK. To ja to nagram wszystko i proszę chłopaków pokażę, bo mi nie uwierzą teraz. Jasne, nagrywaj. A dwa, panowie, mam pytanie do ciebie, Tomasz, ale takie bardziej na temat reprezentacji Polski i tej nowszej historii. Ponieważ zastanawiało mnie, wasza ekipa w reprezentacji zdawałaby się być za Adama na babki bardziej solidna. Wy tak razem zawsze szliście. I później, jak przyszedł trener Brzęczek, to wy się tak jakby wszyscy porozchodziliście. Ciebie nie było, nie było paru innych chłopaków. Mógłbyś mi wytłumaczyć, dlaczego akurat tak się stało i przy okazji jakoś skomentować to, co mogło się dziać teraz, co mówią chłopaki z reprezentacji na temat nowego trenera. Drugie pytanie mam do Smoka, przepraszam, że tak długo. Smoku, mamy ekstraklasę u nas w naszej pięknej Polsce i takie pytanie, może akurat nie oglądasz, ale ja muszę cię zapytać, ponieważ jesteś ekspertem. Jagiellonia Białystok i jaki jest teraz ten problem? Bo nie mogę tego oglądać. Nie oglądam dużo Jagiellonii Białystok, więc nie będę się mędrkował. Oglądałem ją jeszcze za trenera, z którego przecież się znacie, za Bogdana Zająca. Niestety rzeczywiście nie dało się tego oglądać. Drużyna, która ewidentnie nie nadawała na tych samych falach, co trener, a chyba Bogdan też niestety zakłamał parę razy rzeczywistość, więc przestał być trochę wiarygodny, myślę, i dla samych zawodników. On już chyba na sam koniec sam siebie oczekiwał tak naprawdę. Ale masz rację, no niestety trochę mecze, które bolały w oczy, no Jagiellonii Białystok. Przyznaję, że raczej starałem się wybierać inne ligi europejskie. Ale Jagiellonia to jest właśnie taki przykład takiej drużyny subtop według mnie i oczekiwania są... Co sezon dosyć duże. No wiesz, Cezary Kulesza troszkę. Dokładnie. Tam, kilka razy się otarli o no kilka o razy nawet się otarli, tylko to według mnie nie jest drużyna, która co sezon, też się nie znam, bo nie oglądam Ekstraklasy, więc nie będę się mądrował, ale tak w mojej głowie, wyobrażeniu, to nie jest drużyna, która co roku będzie walczyła o mistrzostwo. Tak jak mieli, to był szczyt w ogóle ich możliwości. Tak jest. Jeśli chodzi i organizacyjnie, i finansowo,
No ale to jak gdyby nie ten, nie chcę się też mądrować na ten temat. Dobra. Odnośnie reprezentacji, no słuchaj, skończyła się kadencja selekcjonera Adama Nawałki, który odeszli też i inni ludzie, którzy byli w sztabie. Przyszedł trener Brzęczek ze swoimi ludźmi, niektórzy zostali, inni nie. Moja akurat przygoda się zakończyła, tak uznałem, że będzie lepiej. 5 lat fajnej przygody u boku selekcjonera. Cały czas mamy kontakt. Oczywiście, pięknej przygody. Cały czas mały kontakt i nawet czułbym się trochę z tym nie tak, gdybym został w tym nowym sztabie. Więc spotkałem się z prezesem Bońkiem, ustaliliśmy, że jednak mówimy sobie dzięki. I tak to wyglądało, co do... Ale to Tomek, możesz go pozdrowić od Polonii z Elsbury właśnie, pana Zbyszka. Bo ja nie będziesz pewnie pamiętał, ale powiedzieć muszę. Okej, okay, dobrze, pozdrowie. Co do, no nie bardzo jestem zorientowany, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o tą reprezentację. Mogę tylko wnioskować tak samo jak i ty jako kibic. Moje zdanie jest takie, że na pewno nie był to dobry moment na zmianę selekcjonera. To jest moja taka ocena, nie można było wybrać gorszego i patrząc na ryzyko tej zmiany, wszyscy narzekaliśmy na Jurka Brzęczka, że nie wygląda to tak, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast ja bym się na taką zmianę w tym momencie nie zdecydował. Dobra, ale czy ty uważasz za wcześnie, za późno, czy w ogóle nie? Tak, to jest prawda. Jeżeli to się nie wydarzyło wcześniej, no to już w tym momencie nie. Ale powinno się twoim zdaniem wydarzyć wcześniej, jeszcze jesienią? No, tak, jeżeli mnie pytasz? Pytam... Przepraszam, ale pytam Tomka. Znaczy jesienią, czyli po, tak, no podczas Ligi Narodów. Też, no kiedy nie szło? No kiedy to wyglądało, no jak wyglądało? No wyglądało jak wyglądało, no teraz nie wygląda lepiej. Nie? No, i ryzyko jest o wiele większe, że nie będzie wyglądał. Myślę, że gdyby Jurek pozostał, ryzyko byłoby mniejsze niż to, jakiego teraz się podejmujemy, bo oczywiście liczyliśmy, że przyjdzie nowy trener, fajnie mówi o piłce w języku angielskim, natomiast te 3 mecze pokazały, że to nie jest prosta sprawa. I to ja nie... mówię po angielsku, też mogę wiedzieć. No dokładnie, trzeba było aplikować, więc to nie jest prosta sprawa. Pogadaj ze Zbyszkiem, coś stary, tam wypijemy, załatwimy. Pozdrów swoich chłopaków tam w tym Berry, gdzie jesteś, bo już nie pamiętam początku. Smoku, ostatnie słowa, pozdrawiam moją córkę. Kochaną Lilusię oraz żonkę Justynkę. Dziękuję wam, chłopaki. Pozdrów, ja będę dzwonił. Pamiętaj mnie. Dobra. Trzymaj się. Na razie. Strzałeczka. Na koniec cię już zapytam. Naprawiałeś, pokazywałeś Van Nistelrooyowi, jak włączać komputer? Tak. Rzeczywiście? Rzeczywiście. Taki gamon technologiczny? Wiesz, dochodził do śmiesznych, fajnych sytuacji, bo oni zawsze siedzieliśmy razem przy stole, powiedzmy, jak gdzieś mieliśmy sobie taki kącik, jeden długi stół, Van Nistelrooy, jeszcze kilku innych chłopaków i oni wiedzieli, jak uderzyć mój w czuły punkt, czyli Polska. Aha. Na przykład siedzimy, mówi, słyszeliście, wczoraj znowu podobno coś Polacy ukradli auto. Wiedzieli, że zaraz się zacznie. No oczywiście zazwyczaj im wypominałem, że są gamuniami, że nie znają się z obsługi komputerów, że jedyny człowiek w drużynie, który tym się zajmuje, to jestem ja. I oczywiście do Ruda mówię też, Rud, kto ci naprawia komputer i zobaczymy za chwilę, znowu zadzwoni, żebym przyszedł do ciebie, coś ci zainstalował, zamontował, bo to była ta wtedy okres, kiedy wchodziły pecety do domu, więc faktycznie tak było. Tak? I musiałeś mu pokazywać, jak się włącza komputer? Nie tylko, nie tyle, no może nie jak się włącza, ale instalować czym, programy. Jak instalować, z czym to się je, nie tylko jemu, wielu też innym zawodnikom. Tomaszku, zobacz, tam na końcu wisi taka tablica, gdzie sobie robimy faktycznie zdjęcia polaroidem, a ja ci muszę powiedzieć, że ja nie mam z tobą żadnego zdjęcia, tak w ogóle, przez te ja ci muszę powiedzieć, no, chodź sobie że ja z tobą zdjęcia. Też nie mam. No i to się świetnie składa, to chodź sobie zrobimy dwa. Dobra, dawaj. Tak powolutku, staniemy sobie, czekaj, tylko fajnie było prosić, żebyśmy stali w tym świetle, żeby nas było... Chodź tu bliżej. O, to będzie nas dobrze widać. Mówisz? Czekaj, ja patrzę. Widać nas dwóch. Słuchaj, w czerwcu... idzie, paczek idzie. Coś idzie, no. Kurde, coś się psuje, ty, jakby co. Dobra, mamy to zdjęcie, zaraz powiesimy na tym. Okay. Zaraz powiesimy na gablocie. W czerwcu obchodzisz urodziny. Tak jest. Zmieniasz... co zmieniam? Kod z przodu. Tak jest. Na piątkę. Tak jest. Czy ty masz już zamiar... Masz ochotę wyhamować, czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Okej. Okay. Czy potrafisz powiedzieć, co będziesz robił za lat 5? Myślę, że będę, jeżeli zdrowie dopiszę, będę korzystał z życia, z odpowiednim balansem, podróżował, to co lubię robić,
w zimę, nie wiem, jeździł na nartach albo w zimę jeździł tam, gdzie jest słońce. Robił fajne rzeczy po prostu. Mam nadzieję, że tak mi się uda to realizować, jak zresztą do tej pory. Natomiast no, ważny jest w życiu też odpowiedni balans. Nie wiem, tak samo jak niespodziewanie spotkała mnie oferta pracy przy reprezentacji, tak samo może pojawi się jakaś inna. Natomiast no, no myślę, że przede wszystkim gdzieś chcę optymistycznie podchodzić do życia i z niego korzystać. Słuchajcie, Tomek Iwan był naszym gościem. Patrzcie, mamy zdjęcie na markietkę. Tu już sobie poza anteną zrobimy drugie, żebyś miał takie. Wiesz, ale poczekaj, ona się zaraz robi, no, bo ona jeszcze dopiero nabiera barw. Ja, wiesz, jak ja robiłem Polaroidem zdjęcia, to ty jeszcze nie wiedziałeś. I zobacz, to ja zatacza koło i znowu Polaroidy. Czyli już nie cyfrowe. Tak jest, tak jest. To trzeba tak pomachać, nie? Podobno. Brawo. I my wam też machamy w takim razie. Ładne, Tomek, ładne. No ładne, widzisz, jakie eleganckie. Ładnie, żeś się nie uśmiechnął na tym zdjęciu. No poważnie. Tomek Iwan był razem z nami. Trzymajcie się. Następny Hate Park w sobotę po El Clasico. Taki program planujemy zrobić, także nie będzie tym razem wyjątkowo odcinka mojego pierwszego razu, a taki odcinek planuję, bo go sobie nagramy jutro, planuję, uważajcie, z Krzyśkiem Stanowskim. Wypytam go parę takich ostrych pytań. Także oglądajcie po El Clasico kolejny Hate Park. Bardzo wam dziękujemy. Raz jeszcze, Tomek Iwan, to była wielka przyjemność. Bardzo mi było miło i dwie godzinki. Szybko minęło, prawda? Tak minęło, tak. No, widzisz, jak sympatycznie. Trzymajcie się, dobrej nocy, hej, cześć. Hej. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.